Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku programu Piłka w Aucie. Dziś nie idziemy po naszego gościa, a umówiliśmy się z nim w tym wyjątkowym dla niego miejscu. Ja jestem punktualnie, więc wysiadam, a kto będzie naszym gościem, dowiecie się już zaraz. No na gwiazdy trzeba czekać. Jest! Trafiłeś! Trafiłem. W kolorystyce nawet Cię zostawiłem dzisiaj, żebyś już, wiesz, nie zgłupiał, że za dużo kolorów. Żeby Tobie przyznać, troszkę kupę lat mnie tu nie było. No nawet trawa się trochę wypaliła. Zrobiłem Ci back to old school taki, wiesz, teraz na jednej, słuchaj, załatwiliśmy, nawet siatka jest zawieszona, żebyś miał do tej swojej, co Mati Borek ostatnio mówił, trochę się zmieniło, za naszych czasów młodzieńczy to byśmy tutaj biegali. Mama krzyczała tam z okna, żeby wracać, bo szkoła czeka na jutro, a teraz zobacz, PlayStation, Instagram, TikTok, Snapchat. A Ty w tym też jesteś dobry, ale... Bo ja 35 lat, więc wiesz, powoli trzeba ze sceny schodzić i szukać jakichś tam kierunków, więc... Ale co, tu się... No tutaj się grało, Adrian Mierzejewski, za tymi domkami, Hamburg, Babulewo. Biedrza. Biedrza, Hamburg, nie, Babulewo, Hamburg i Biedrza i się grało, no. Stare czasy, wiesz, tutaj te boiska koszykarskie, trzeba było czekać swoją kolejkę. Był full. Full. 15. No to słuchaj, to nie patrz na czas, dzień, tygodnia, wiesz. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czasy się zmieniają. Byliśmy teraz z dzieckiem na placu zabaw, popatrzyłem na te dzieci, 8-10 lat, 30% z nadwagą, więc to też Ci pokazuje, że te czasy nasze się zmieniły. No kiedyś to by plecak zostawiałeś, nawet nie zdążyłeś go rozpakować i już ekipa czekała na boisku. To tutaj to spędziliście naprawdę, no, troszkę. Dużo czasu. To jeszcze bramki tu wkładaliśmy, murowaliśmy, później gdzieś tam na polanach na górze. Nie no, inny czas, no. Ale przeżyłem to, więc Adrian gra, ja gram. Dawno Cię tu nie było. 7 lat. Wiesz, ja jestem co 3, co 2 lata w Polsce, o Olsztynie to już rzadziej, więc mnie sprowadziłeś. Zabiera Cię dzisiaj jeszcze na przejażdżkę. Słuchaj, ale, bramkarza nie ma. No jasne, bo ja czasami w tych ligach, gdzie gram, bo jak jest bramkarz, to mam problemy ze strzeleniem. To masz, jak nie ma bramkarza. Chodź. Ale czekaj, nie powiedziałem o aucie. Słuchaj, to zaraz, zdążymy, wiesz. Podoba mi się. Nie wiem, czy szejk tak arabski mi dał na tyle wystarczająco dolarów, że mogę kupić. Powiedziałeś mi, że w klimacie Q3 jesteś, więc ja, wiesz, gdzieś sportowe QPS-ów i tylko, tak dalej. Tylko żona bardziej Audi, wiesz, to tak jak bruneci, blondyni. Mamy coś tam, coś, wiesz, coś znajdziemy, nie? Słuchaj, ostatnio byłem w Indiach i wszyscy się śmieją, Mati Borek, że jedna bramka, a ta druga mogła paść, ale karnego nie... Ty, Giki, pomyśl sobie, że to jest ten karny... No nie, Indie. Z Lewskiego Sofia, co nie pamiętasz, tak? Czyli nie, tak, to wyglądało tak, piłka, zrobiłem rozbieg, tu był trener, tu był Bojan bramkarz i słyszę, brate, czekaj. Czy bracie, wiesz, po serbsku, chorwacku. I tu biegnie, wiesz, kibice, trener, tu ławka taka, wiesz, jak nasza Warmia tam Olsztyn, już ten stadion się rozpadał. I on podbiegł do mnie, mówi, czekaj, tu trener, mówi, pójdź, bo będą afery, będą te. Mówię, czekaj, Bojan, spokojnie, nie? No i tak, wiesz, już mówię do sędziego, dawaj. No bo dobry bonusik był, wiesz. A on mówi, nie no, Giki, pójdź to, jedna bramka cię nie zbawi. Mówię do niego, Tonew,
bierz. Odwróciłem się. Mogę klnąć? Tak. Po chorwacku. Jeb ci pitku materynu. I on był, wiesz, centralnie kamera jak ten Daszek tam, wiec, ona mi złapała usta. No i po meczu, dobra, piątka zbita tu, strzelił karnego w tamten ruch chyba, jak nie dobrze pamiętam. Po meczu wszystko ok, na drugi dzień wchodzę do klubu, giki, szafeczka. Myślałem, że wiesz, pani włożyła głęboko. Pusta, nie? Dzwonię do dyrektora, mówi, od wczoraj twoja przygoda z Lewskim się skończyła. No. Więc wiesz. Jeden karny. Słuchaj, o, widzę tutaj sponsor Warmińsko-Mazurski Związek, czyli dobrze użyłem, widzisz? To wszystko dobrze, ja marketingowo także to nie kop w związek, nie kop w związek, i bo słuchaj, wiesz, ile... żebym się utrzymał na tak, powierzchni. No i wiesz, i ta przygoda z Indiami, też jedna bramka, tylko jako pierwszy Polak strzeliłem, ale miałem przed tą bramką karnego, który mógłby, wiesz, jak czasami, jeden kroczek, jedna sytuacja i tam by, no i tak podbiegłem, wiesz, czułem, że ta bramka jest taka, wiesz, mega ważna, żeby to się przełamało, bo słabo graliśmy, wiesz, podbiegłem, nie zrobiłem tego swojego... Lewego? Tak, no i zrobiłem, wiesz, tu... Jesz, mamy to, bramkarz nawet nie drgnął, nie? Ale rzucił się, wiesz, rzucił się i... Ale wiesz, jedna bramka, jedna asysta. Nie ma, wiesz co, no, przeżycie trzeba iść z uśmiechem, więc tak jak to z Matim Borkiem ostatnio komentowałem, jako pierwszy Polak zapisałem się w historii, później Ariel Borysiuk, powiedziałem, że musieliśmy być na równi, żeby nie było później, wiesz, w moim pokoju oglądaliśmy telewizję, depresja nas łapała, ukryta prawda, 22:30 indyjskiego czasu, tak było marnie tam. Odnośnie rozrywki, bo wiesz, bańka, zamknięcie. I co mam ci powiedzieć, Indie były, Indii już nie ma, idziemy dalej, no. Teraz jest tak, że jeszcze czekasz cały czas. Czekam. Ale musi to być, tak jak mówiłeś tam, że ciepło. Ciepło, no. Ciepło i przyjemnie. Chciałbym za granicę, no. Dwa latka jeszcze pokopać. Jak to mówią, do bazy, z uśmiechem. No dobra, to teraz nie do bazy, a do samochodu. Zostawiamy mówisz, mojego? Jednak... Tak, zostawiamy. I ruszamy twoim. Koreę. Koreę zostawiamy, bierzemy Niemcy, mówisz, że Europa raczej nie, ale... Ale kolor mi się Audi. Podoba, to akurat kolorem trafiłeś. Audi, tak. Bardziej moja żona... Dziś pytali, wiesz, zobacz, nie metalizowany, że on jest taki, jak wygląda z daleka, jakbyśmy go obkleili. A to jest fabryczny lakier BMW, nic wiesz, nie zmieniane. Ja zazwyczaj to ale... mi kluby dają samochody, więc no. Nie mam zbytniego pojęcia, więc jak ty usiądziesz, ja mogę chciałem, się... Szukałem Matiza, wiesz, ja mogę zrobić tak zwany enjoy i będziesz mi opowiadał. Szukałem Matiza na Elixie, tego też słynnego, o którym opowiadałeś kiedyś, ale... Myślę, że go nie znajdziesz, bo to Dzidzi miał problemy, żeby go znaleźć. Słuchaj, Łukasz, to ja cię zapraszam na... Piłeczkę schowaj, o, skóra tu mi się podoba. Jest kolorowo, dzieje się trochę, więc... Czyli to taka już, wiesz, opcja grubsza. Tak jak... Szejkowa. Tak, dokładnie. Nie? Czyli mogę wsiadać? Tak. Słuchaj, zapinaj pasy. No bezpiecznie, przede wszystkim bo dzisiaj bezpiecznie. Od tych czasów słyszałem od mamy, że... Mandaty? Kto? No nie, nic przejście nie. Dla pieszych. Wszystko, telefon, wiesz, i wszystko punktowane. I jest jeszcze kumulacja, jak cię za chwilę drugi raz na tym samym, to razy dwa dostajesz, nie? Także... Ale po roku punkciki, tak? Teraz nawet dłużej też wyciągają, ale oni tak zmieniają cały czas, wiesz, część prowadzili, część nie, ale no ogólnie raczej. A to jak nówka, tak? To jest ile to ma przebiegu? 700 km. Nie, no jest... Nie, ale skórka ładna. Jest przyjemne. Coś się dzieje. Tylko z dzieckiem, wiesz, to trochę niebezpieczne. Nie, właśnie to jest bardzo dobry kolor. Powiem ci szczerze, że ja mam takie przeświadczenie, że jasna tapicerka nie, bo dżinsy, wiesz, i tak dalej, to się wyciera, no tak. Potem to zostaje ciężko to A wiesz co, no kiedyś też robili inną skórę. Jak ja pamiętam, jak miałem, nie wiem, 12-15 i mój wujek z Mönchengladbach z Niemiec przyjeżdżał, to ta skóra taka pękała i wszystko, no ale teraz jest taka technologia, myślę. Czarna znowu, wiesz, po niej właśnie widać to zużycie też. A jak jest jakiś kolorek, to on trochę tak jakby tuszuje, wiesz, to, że coś tam się... Wiesz co, zawsze mi mówili, że ten samochód ma mało miejsca z tyłu, nie wiem, czy to jest prawda. Nie, jakby w SUV-ach, wiesz, to jest taka moda też na sportowe SUV-y, więc wszystko Q3, Q4, X3, X4, GLC, to nie są duże samochody, ani jeżeli chodzi o bagażnik, tak. Weź to porównaj do tej C-klasy, którą tam się teraz poruszałeś, tam bagażnik, tam zapakujesz. Ale też nie aż tak dużo. Ale tak czy siak, to jest dużo, dużo więcej miejsca. Mieliśmy problem, tutaj, żeby przyjechać, wiesz, Wrocław, Olsztyn. No, ale w kombi tak czy siak, będzie zawsze więcej miejsca niż w SUV-ie, nie? A chyba, że nóż duży jakiś tam, wiesz... po tym modelu jeszcze jest jeden większy, dobrze X5, mówię? X5, potem jeszcze jest X6 i teraz jeszcze jest autobus X7, nie? To jest taki... To jest taki tank leciutki. Za 7 osób tam może naprawdę taki już czołgowaty.
ale ty mówisz, że właśnie gdzieś w klimacie Audi, no to to jest odpowiednik w tej chwili tak jakby Q5 w Sportbacku. Rozumiem. Q5 weszła nam niedawno tak. w tej takiej ściętej, usportowionej wersji i ona faktycznie fajnie wygląda, bo ta poprzednia Q5, ona się już chyba trochę nam przejadła. No taka trochę już była... Poprzedni model nie był bardzo długo i ten nowy, który wszedł, on nie, mocno się nie odróżniał. Masz, tu stoi też X4 tak. w czarnym. A powiedz mi, Q5 i Q7, duża jest różnica? Piątka, Q7 wielkościowo? Tak. Ogromna. Ogromna. No i Q7 to jest... Czyli to w Chorwacji nie zaparkujesz Q7, bo tam jest mega ciężko z parkingiem. Czyli ciężko. To odwrotnie niż w Dubaju, nie? W tak. Dubaju wszystkie miejsca duże i jeżdżą same patrole. A nie, no bo tam, patrole, tam paliwo, tam paliwo, więc tam sobie możesz pozwolić, żeby ci 20 litrów paliło. O, wracając do moich młodzieńczych, tu nie było nic. Tu były jabłka, parki, czereśni, tylko się skakało, żeby pies nie złapał. A teraz już centrum Jarot, można no nie, na chwilę, wiesz, centrum miasta, bo wiesz, tu jak to galeria, zmienia się, no. To już... I to jeszcze przecież w tamtą stronę, to już idziemy, tak jak mówisz, jak jedziesz tu obwodnicą od strony Klewek Szczęsnego, to tam, wiesz, Bartąg to rozciągnięty jest w każdą stronę. Już no kiedyś tu na jezioro jechałeś z rowerem, no to nic nie było przecież, pola, no, kukurydzy. Jak trawę nie skosili, to było mega ciężko w ogóle znaleźć drogę. A teraz mamy Olsztyn. Czyli to jest na 4 napęd. Tak. Ja widzę, tak ty z przepisami jeździsz. Podoba mi się to. Staram się. No. Jeszcze wszystko się tak jak mówisz, nagrywa jeszcze, nie? To też... A dobra, ale wiesz, to dobrze się to zmieniło. Jest autostrada, można pędzić nie, w mieście. Nawet nie ma gdzie, wiesz, ja czasami, ja też lubię samochody szybsze i w ogóle jakby lubię mieć tą moc pod no tak, czuję, że tak cię gdzieś tam wiadomo, że pod tyłka sobie ciągnie. Ale no, wiesz, no gdzie tu się poruszać, jak szybciej, gdzieś nawet w tych prawda. Większych miastach, nawet nie ma kiedy. A jak jest ta dwupasmówka, no to wiadomo, że nawet jadąc trochę nieprzepisowo, to jednak to jest bezpieczny styl jazdy. Nawet jak masz ja porównam Polskę i Chorwację, no wiesz, tam trzeba mega uważać na dzieci, nie? Nie ma hopek, tylko motor. A gdzie się najgorzej tobie jeździło? Oprócz Olsztyna? Nie, no Olsztyn to wiesz, no, ja się spytam ciebie, czy akurat mamy 15-40, czy będą korki. Twój operator powiedział, że mogą być, no ale wiesz, jeśli ja porównam korki Olsztyn, a Tajlandia, Bangkok? No to jest takie mizianie, no, olsztyńskie. Tam musisz czekać no, z jednego jest, miejsca na... 2,5 godziny na trening. Ja jedna droga z powrotem, 2,5. Trening nie ma ciebie prawie cały dzień. No to 2,5 godziny to, wiesz, dzisiaj jakbyś miał na trening do Legii czy Polonii dojechać. To, tak, no to myślę, że byśmy dojechali. No spokojnie. Myślę, że byśmy dojechali. Dasz sobie radę, 2,5 godzinki idealnie. Do Gdańska, na Lechę, jakbyś tu na wlocie od strony, to tak, myślę, że spokojnie. No słuchaj, ja wczoraj, godzina ja wczoraj... 40, nie? Twoim Mercedesikiem C200D 4.30 Wrocław Olsztyn. I jeszcze tam jakaś droga, mnie coś tam pobłądziło. Z dzieckiem się zatrzymywaliśmy, wiesz, jak jest małym dzieckiem, musiał odpocząć, więc myślę, że nie było tragedii. No, no to jest 500 km. Tak. Nie? No, tylko że cały czas, oprócz tego, nie wiem, którędy jechałeś, ale tam Kutno, pewnie Płock, ten. No tak? Tu mnie pokierowała, a ja chciałem jechać na Warszawę tam. No, to gdybyś jechał na Warszawę, to całą drogę praktycznie masz już dwupasmówkę. No i dlatego żona krzyczała, no. A Kutno, ale to czasowo wychodzi to samo, bo jak trafisz w Warszawie na, wiesz, no tak, na ten... to dokładnie, no, ale Kutno-Płock trafiłem, wiesz, na tira czy na ciągnik i wiesz, jedno pasmówka mega było ciężko. Nie przeskoczysz takich. Wiesz, wszyscy będą teraz na nas patrzyli, jakim samochodem jeździmy. Ale kolor robi wrażenie, to fakt. Jest, to jest akurat kolor też z takiej jeszcze palety zwykłej, on został wprowadzony niedawno do akurat do tego modelu, ale... Wielu ludzi nie wie o tym, że w BMW akurat można sobie zamawiać kolory z takiej palety indywidual. Ona nie jest dostępna w konfiguratorze, jest specjalny konfigurator. Czyli jak to mówią, kto Boga temu zabroni? Możesz wszystko. Możesz sobie wziąć fioletowy, różowy, zielony, taksówkarski z Niemiec. Możesz sobie zrobić wszystko. To kosztuje jakieś tam więcej pieniędzy. Możesz. Ale możesz naprawdę sobie zrobić samochód, który jest, powiedzmy, wyjątkowy przez pryzmat koloru. Nie oklejając takim go, nie kolorem spotkamy tylko... Z takim kolorem spotkamy kogoś w Olsztynie? Myślę, że jeszcze chyba nie. Ja mam w tym kolorze... Q5 w Sportbacku. Rozumiem. I identyczny kolor, w sensie taki właśnie szary, niemetalizowany, betonowy. Zresztą to jest chyba ostatnio bardzo popularny kolor. Ja lubię w tej kolorystyce się gdzieś tam trochę poruszać, żeby te samochody faktycznie były charakterystyczne. I tutaj mamy taki stonowany kolor, ale ładny, podobający się, nie? Wiesz, jak i to jeszcze pasuje, środek i wnętrze, tu i ten kolorek, nie najgorzej. To cieszę się, że mimo tego, że to nie Audi, to się spodobało.
trafia w górę. Wiesz jak to jest, jak już czasami... Może cię przekonam do... Jakiś tam level samochodu, no to już to co, sam wiesz, no delikatne i małe różnice, no to... Znaczy też jest, Łukasz, coś takiego... Jakbyśmy teraz sadził do Matiza i tu, to by, rozumiesz, no jak siadzisz Audi, Volvo, te XC90, dobrze mówię, Volvo, to jest takie duże maszko? Tak, XC60, XC90. Tak, no to to, no to... Bo tak jest trochę też, że ludzie się do tej marki przyzwyczajają. Tak. Jest na przykład taki, ja tak mówię, że jest fenomen Toyoty. Że oczywiście nie rozpatrując silnika, czyli hybrydy, bo tam powiedzmy, że Toyota jest tym prekursorem tej hybrydy i tak dalej, i trochę tych klientów jest przywiązanych do tego. Ale na przykład ja mam klientów, którzy dostawali od nas auto zastępcze innej marki zamiast Toyoty i mówili już, nagle... Już chcieli zostawić Toyotę? O kurde! Ja jednak tu, ta moja Toyota... Co robiłem z tą Toyotą? I... A bo to jest, sorry, że na przykładzie tego, bo może kogoś gdzieś tam to trafia, bo ktoś powie, że dla niego Toyota... Tak. I tak może być, ale na przykład z mojej perspektywy takiej dotykania różnych marek, ja zawsze gdzieś tam staram się doszukiwać dobrych rzeczy w samochodach, to niektórych też w drugą stronę nie rozumiem i mam wrażenie, że ktoś faktycznie kupił, nie wiem, 20 lat temu Toyotę, typowe potem znowu zamienił na Toyotę i on nigdy, nie dotykając innej marki, nie jeżdżąc za kierownicą, mówi, no ta Toyota jest najfajniejsza, najlepsza, ja znowu chcę Toyotę, a potem nagle jest... To wiesz, no to tak jak w związku, wiesz, kto komu się nie układa, o jaki wariat jechał. W związku, wiesz, komu się nie układa, ale jest kimś tam, nie wiem, 15-20 lat, i nie wie, co może być nowego i na przykład się mega męczy, ale on tego nie chce zmienić, bo to jest przyczynienie tak samo jak do samochodu. No, Toyota, Nissan, ktoś powiedział, że ten części najtańsze, bo to się już 20 lat temu zmieniło, no ale to, że wszystko jest takie super, no i będzie jeździł Toyotą. A twoja przygoda z motoryzacją przez to teraz, że tak zmieniasz często Audiczki miałem, Audiczki. Teraz ja cię zapytam o te czasy, wiesz. Golf. DKS, Dobre Miasto, Nowe Miasto. Golf, przyjacielu, tuba zrobiona. To jak skiba, tuningowałeś. Tak, ale leciutko, wiesz, jakiś tam wydech. Nie miałem jakichś tu głośników, bo nie jestem jakimś takim zwolennikiem, że wiesz, muzyka mi, mój mózg męczyła. Jadąc, wolę takie cisza, spokojne, tonowane dźwięki, ale Golf, dwójka, trójka, czwórka. Później był Passacik, Audi trójeczka, czwóreczka, siódemeczka, więc wiesz, no takie... Tak, z grupy Volkswagena, tak. Audi i tak dalej. Więc tu, tak. Tam szedłem. Już jak jesteś, to już na zasadzie co dadzą. Ta nie, no w klubach co dadzą, no wiesz, to już... Najlepszy samochód służbowy. Tak, no i wiesz co, w Lewskim Sofie miałem Mondeo, no to miał tyle koni, normalnie zrywał asfalt. A wiesz, jak masz służbowy, tak naprawdę nie zwracasz uwagi na nic. Tylko wlewasz i jeździsz. Tak, telefon, wycieraczki się tak, psuje, dziury, no. Nie dziury, to wiesz. My to mamy od drugiej strony, do nas też nasi klienci dzwonią, że coś się świeci i coś tam, wiesz, coś się popsuło, wycieraczki nie ściągają. A czekaj, powiedz mi, na zasadach wypożyczasz i ciebie nic nie interesuje, wy wszystko, serwis to. Tak, myślę, że no jakby my nie świadczymy takiego najmu długoterminowego, przynajmniej w założeniu. Czasami no zdarzy się gdzieś tam komuś takie zlecenie obsłużyć, ale jak najdłuższy jest? W większości obsługujemy takie krótkoterminowe zlecenia, szczególnie związane z OC-sprawcy, z wypadkami komunikacyjnymi. Rozumiem. Czyli tam, gdzie klientowi się ten samochód należy. I to jest też dlatego ta nasza flota jest zróżnicowana, no bo teraz przyjmijmy, że ty jesteś naszym klientem, jeździsz na co dzień ku trójką. Tak. I jesteś poszkodowanym w kolizji, wypadku. No i nie chcesz się przesiąść do Matiza. No to no dokładnie, nie? Oczekujesz, masz jakiś standard. Będziesz płakał w Musi być automat, musi być to, musi być bagażnik i tak dalej. No i my musimy się gdzieś tam do tego dostosować, chcemy te oczekiwania spełnić. Więc to tak pokrótce jakby mówiąc tylko o tej naszej... Nie, no widziałem, że tam masz na stronie, na Instagramie wszystkie auta zazwyczaj. No, no coś tam, może nie wszystko co jest, bo ta flota też się zmienia. Ale mówię od A do Z, ale... może znajdziesz. Tak, wszystko jakieś to... literki może brakować, ale masz to wyważone. Tak, że ten, co chce z najwyższej półki, dostanie ze średniej i z małej. No, te wiesz, te często jest właśnie tak, że to ktoś teraz lato, to wiesz, na Mazurach, to ktoś hak potrzebuje do samochodu, no bo ma w swoim samochodzie, korzysta z tego, wozi skuter, łódkę i tak dalej, no i jest poszkodowany. Dzisiaj części do samochodów nie ma. Troszkę czekasz. Więc ta naprawa, wiesz, może mieć uszkodzone lusterko, ale to lusterko jest z asystentem pasa ruchu, z kamerą i ono będzie za 2 miesiące. Samochód jest niejezdny, nie da się nim poruszać, bo się wszystko świeci przez to, że no tak, bo kiedyś nie było technologii, więc stawiłeś szkiełko. No, zakleiłeś i jeździłeś, nie? A dzisiaj no nie pozwolisz, ani nie możesz, ani sam. Czyli najdłużej na ile możesz wziąć samochód? No naprawa może trwać bardzo długo tutaj, a tak to jak
to tak jak się dwie strony domówią, dogadają. Jeżeli jest potrzeba, przyjechałbyś teraz jako powiedzmy zagraniczny piłkarz do Polski, no i masz kontrakt roczny, nie? No i na ten rok no nie opłaca ci się kupować, chcesz wynająć. Czyli bym mógł. Damy radę, nie? Damy radę się pogimnastykować, żeby takie zlecenie. No słuchaj, 100 milu Olsztyn to ściągali takich ogórków, że im należy się tramwaj. Słuchaj. No właśnie, słuchaj, teraz pytanie. Szanując swoją firmę. Czy my się w te 10 dni, czy w 3 dni, czy w 10 dni doczekamy, niestety doczekamy w cudzysłowie tego momentu. No bo no, jednak wszystkie, wiesz, może ta historia się napisze znowu i się uda, ale no wygląda, że chyba. No ciężko. Że chyba nie, że chyba. I boję się tego, zmieniamy temat, ale myślę, że jak będzie spadek, to będzie parę lat, paręnaście bez niczego. No, może niestety tak być, w Olsztynie. Trzeba też pamiętać o tym, teraz wiesz, jest trochę, powiedzmy, lepsza sytuacja dla tych trochę słabszych drużyn, bo nawet zobacz, że do Ekstraklasy teraz się dostała tam gdzieś Łęczna przez Baraże, no jako tak, szóste no. miejsce. Wcześniej tam Warta Poznań, która też teoretycznie nie powinna. Nie wiem, czy w drugiej lidze gdzieś nie było trochę podobnie. To tu jest gdzieś możliwość, że gdzieś tam szósty, jakimś siódmy, ósmy tym, tak. można później tam tylnymi drzwiami, to, tak. ale jednak zawsze w tej drugiej lidze nawet też są drużyny, które wiesz, tak jak teraz jest Stal Rzeszów, która tam wymiotła. No tak, wymiotła wszystko. Wiesz, dostała się też Chojniczanka tam jakoś stabilnie. Ale rozmawiałem z Jarkiem Fojutem, dyrektorem, i mówi, że oni tam, wiesz, bajki opowiadają ludzie, że oni tam płacą jakieś kokosy, to. Do Piotrka Głowackiego tak. musielibyśmy zadzwonić, zaprosić do programu i może byśmy się cieszyli. Akurat piliśmy, mieliśmy dziesięciolecie mistrzostwa z Śląskiem Wrocław, mieliśmy najpierw mecz z Pogonią Szczecin, wyszliśmy na środek boiska, wieczorem dyskoteka, kierownik jak kierow na stary rezerwuje, wiesz, to pali się i na drugi dzień mecz charytatywny. I akurat Jarek był, porozmawialiśmy, mówi, że wie, dużo ludzi opowiada bajki, wiesz jak to jest. No, ty się spytasz kogoś, historię jest łatwo. Wiesz, jak kogoś się spytasz, ile zarobisz, to lubi ktoś dopisać 2-3 zera. A to trzeba dzielić na 3 lub na 4. Więc powiedział, że oni płacą, ale normalne, nie ma żadnych tam kominów. To są po prostu bajeczki, kto coś mówi, że oni płacą jakieś wow. A 100 mil płaci dla tak zwanych tych Holendrów i napastników związanymi tutaj tejpami. Byłem na jednym meczu. Wyróżniał się tejpami, a nie grał. To chyba powinno być na odwrót, ale wiesz. Oj, to... Ktoś do tego dopuścił, no. Ja bym to zrobił inaczej, może kiedyś z Adrianem Mierzyjewskim. Doczekamy się, że weźmiemy to w swoje ręce. Jak się spotykacie za tym, to gadacie o tym, że może. Wiesz co, myślę, że tak dawno nie widzieliśmy, bo on przez COVID zamknięty, zamknięty w Indiach, Bahrain, Jordanię, on teraz Chiny, już czwarty klub chiński, nie mógł wylecieć, teraz tam testują w Szanghaju po 8 milionów ludzi dziennie, w lodówce brakowało jedzenia dla niego, więc mamy kontakt codziennie, no ale kiedyś się spotkamy i może jakiś tam, wiesz, 6-7 zer trzeba będzie rzucić i odbudować, ale ze stadionu, bez stadionu. Ja patrzę ze swojego punktu widzenia, no kto zainwestuje tobie i na ruinie chce grać, no. Ale to zobacz, że to przekładając na tą naszą jakby skalę województwa, powstał stadion w Ostródzie, trochę ta piłka w Ostródzie poszła w górę. Teraz powstał... No bo ty nawet możesz żony i dziecko wziąć na ten stadion. Nic barku w Warmińskim, trochę poszło w górę. Rozmawialiśmy w samochodzie, jeżdżąc z Piotrkiem Skibą w pierwszym odcinku programu o tym właśnie. No to jest taki dinozaur, tak jak w Śląsku Celeban Paweł jest tak Skiba. Oni pamiętają tak jak ja, Warszawska, węgiel w ustach. Teraz młody wyjdzie na Orlik i narzeka. My byśmy chcieli mieć ten Orlik. Był po krzakach kopane. Ale wiesz, ale wracając jeszcze, no idziesz na Legię, czy gdziekolwiek, na ładniejszy stadion, wiesz, jest gdzieś tam ten bar, jedzenie, gastro, tu jakieś opiekunki na Legii, jak ja byłem. I to jest, tak jak mówisz, wydarzenie, fajnie zabrać rodzinę, można to jak potraktować no jako atrakcję. No teraz stadion masz tak jak teatr lub kino. No, ty czekasz 3-4 godziny, tutaj? Żeby to mieć. Gdzie tutaj? No tutaj możesz na przykład, jak chce chwaścik dziecko wyrwać. Pytałem kolegi, bo był niedawno na meczu, pytałem, mówię, czy chociaż kiełbasa była. On mówi, że nie robią, bo... dym, jak się unosi, to na kamerę. Przeszkadza komuś? A. Na telewizji. No tak, no bo tam Mati Borek mi mówi, że w 100 milu tam komentował, wiesz, tam z dziupli takie, że tam przeciekało, no. Słuchaj. Ten stadion się nie zmienił, jak ja oglądałem 100 mil Olsztyn, jak mieli sponsora Halex, dobrze mówię? Tak. Halex. Tak. Co reklamówkami papierowymi pieniądze wywozili, tak płacili. Czarek Kucharski, nasz sąsiad tutaj na Berlinga. Zobacz, ile minęło czasu, a ten stadion taki, jaki jest, taki był. Tylko tymi planszami, banerami zakrywają, bo był jeszcze większy wstyd. No jeszcze jak nagrywali z tej strony, no nie, no, skrytej to już... na tamtą, to, no to wiesz, już... to w ogóle wyglądało fakt. Ja pamiętam te czasy, jak 100 mil grał w pierwszej lidze, przyjeżdżał GKS Katowice i tam właśnie, gdzie jest zakryte tymi banerami, ci kibice tam się ganiali z policją, z przyjezdnymi. No nie, no i to się nie zmienia, no.
Nasz prezydent kochany, no. Już go pozdrawiałem, teraz mogę go też pozdrowić, no. Cały czas. Pozdrowienia. No nie, no pozdrowienia, no. Ale słuchaj, mówisz, że była impreza w Śląsku Wrocław. Mówiłeś u Sebastiana. Teraz. Sobota, to, niedziela. To co, napiłeś się z tym razem, czy nie? Nie było mraza, nie było mraza, ale ja się sam napiłem. Okay. I dobrze się czuliśmy, wiesz jak to jest, no. Ale powiem ci, że ja o to cię chciałem zapytać, bo... Znaczy, słuchaj, ty możesz pytać o wszystko. Nie o mraza, nie o tą sytuację, tylko właśnie tak sobie rozkminiałem trochę tą twoją osobę jakby w mediach, w sensie w tym wszystkim i tą historię, nie? Że wtedy była taka jakaś nagonka, a teraz jest tak, że już nie rozpytuję, ale giki, chodź, nie? W sensie, wiesz, wszędzie lubiany, wszędzie pozytywna postać, słuchaj. Wszędzie tak, nie? To tak jak mówisz, gdyby to śmierdziało w środowisku piłkarskim, no to chyba by tak szybko się nie... ale przecież nie... każdy wie, jak to jest, było. Ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. Wiedzą, tak? No. Okay. Ja mam mega dobry kontakt, teraz byliśmy, tak jak mówię, no tylko trzech zawodników nie stawiło się z drużyny mistrzowskiej i normalnie poszliśmy do klubu nocnego. Była ta piosenka, tylko nie pamiętam jak się nazywa, ale ta ram pam pam, wiesz, ta dziewczyna była wynajęta, śpiewała. No i wypiliśmy 10-12 drinków, rozumiesz, ja też jestem normalny, jak nie, teraz mam od kwietnia wolne. Ja do czerwca nie mogę podpisać kontraktu, no bo mnie reguła, tak, czyli dopiero mogę nie od nowego sezonu być gdzieś zarejestrowany, więc teraz jestem bezrobotny. No to przecież jak po 10 latach widzę się z mordeczkami moimi, mistrzami Polski, no to normalne było, że po meczu Śląsk to jest ten czas i te miejsce, nie? Dokładnie. A wtedy to było nie ten czas i nie te miejsce. Więc ja wyszedłem i powiedziałem do mojej Ani, wypiłem 10-12 dryneczków whisky z kolą, jak amator z kolą, bo wiesz, moje gardło nie przyłyka normalnej. I tyle, no. Jestem dzisiaj w Olsztynie, zjechaliśmy wczoraj z Wrocławia, więc wiadomo, tak jak mówisz, trzeba wiedzieć, gdzie jest kim i o jakiej porze, bo nie mam klubu, trenuję co drugi, trzeci dzień, teraz muszę się przygotowywać, bo mam turbo kozaka, nie mogę wstydu przynieść dla Olsztyna i dla mojego młodego, żeby kiedyś obejrzał i zobaczył, czy nie potrafiłeś piłki podbić, więc buty mam, trzeba je rozbić, bo już 2-3 miesiące ich nie ubierałem. I po prostu, jak można się pobawić, ja się bawię, jestem normalnym człowiekiem, bo ktoś powiedział, o Gikiewicz, Confident sprzedał Patryka Mraza, on nigdy alkoholu nie brał, wiesz, no to są takie regułki, które ktoś tam powiedział i taki normalny Kowalski, jak się nie interesuje, będzie to łykał, a tak jak ty mówisz, no rozumiesz, ty jakby wiesz. Sam z siebie, w sensie taka twoja jest natura, że ty jesteś taki, mówisz, ja wszystko powiem to, co myślę, rozumiesz, jeśli by mi ten samochód się nie podobał, bym powiedział, że przyjechałeś po mnie kiczem i dziadostwem, no rozumiesz, i komu się podoba, czy nie, ktoś mnie zaprosi do programu po pierwszym, drugim, trzecim występie, a ktoś powie, nie, no, nam ten format twój nie pasuje. Słuchaj, no ja nikogo nie muszę prosić, żeby ktoś mnie zaprosił. Ty jesteś tak jak z takimi niektórymi samochodami, że one się albo podobają, albo nie. Są takie modele, że ktoś mówi, że to, wiesz, tak, dramat, to biorę i nie biorę, no. Mogę, ty... nawet jak zapłacić, z dopłatą nie wezmę. A ty jesteś taką postacią, wiesz, też, nie? Ja ostatnio mówiłem gdzieś w programie, Olsztyn, jestem stąd, zawsze mi tata mówił i mama, jak skończy się dzień, stań w lustrze, w łazience i popatrz, czy będziesz mógł spojrzeć sobie w twarz, no. Ja wszystko zrobiłem w życiu. Nic nie ukradłem, nikogo nie zabiłem. Ja jestem czysty sobą, rozumiesz? To będzie tak, że połowa mnie będzie kochała, lubiła, połowa będzie mnie nienawidziła lub nawet opluwała i wiesz, wyształa z błotem, bo komu się kolczyk nie spodoba, jeans, twoja kurtka komu się nie spodoba. Przecież ty nie będziesz teraz kupował kurtki, żeby w Olsztynie mówili, ty zobacz, ty Przemek idzie koza, kurtkę ma. No mi to nie jest potrzebne, no. Ja chciałem sobie kolczyki zrobić, poszedłem do jednego gościa w Splicie na Rivie przy morzu, bum, bum, on mówi już. Ja mówię, już nic nie czuję. No i sobie włożyłem kulczyki. No może mi się znudzi za 2-3 miesiące jutro i je wyciągnę. Rozumiesz? To komuś się tatuaże podobają. To jakby życiowo i piłkarsko i w ogóle na każdej płaszczyźnie. Tu nie ma takiej drugiej twarzy Łukasza Gikiewicza. Jest tylko jedna. Jedna. Tylko taka, jaką wszyscy widzą. I taka domowa, której jeszcze nikt nie zna. Wiesz, jak nie mam klubu i się stresuję i trenuję. Wiesz, czasami miałem okresy, że 3-4 miesiące dzień w dzień musiałem sam trenować z trenerem lub tam do niego jeździć. No to wiesz, wchodzi, wbija w beret i czasami jest taka leciutka depresja, wiesz, może dzisiaj ten telefon zadzwoni, może uważaj, może ktoś będzie mnie chciał, rozumiesz, może jakiś dyrektor, trener, musisz być gotowy, może jutro zadzwonił, jedziesz na testy, musisz z piłką robić trening, bo może jutro będą ci kazali zagrać 45 minut w jakimś tam meczu charytatywnym, towarzyskim, obozowym, nieobozowym, więc no, sam wiesz, no, utrzymać się w jakiejś branży nie jest łatwo, no ja zawsze mówię, piłkarz, kelner, sprzątaczka, każdego trzeba szanować, bo i respektować, bo to nigdzie nie jest łatwo i sam mi to pewnie przyznasz rację. W każdej branży dajesz 100% siebie, wtedy będziesz miał efekty,
a nie możesz lecieć do góry brzuchem i o, nie mam klubu. Nawet nad, nie? No nawet nie, nad, no. Nad musisz. Słuchaj, dać, bo... ja nie jestem Lewandowski, nie jestem Messi z bratem i ze wszystkimi tymi zawodnikami, którzy są na podobnym poziomie, żeby jakiś klub do mnie się zabijał, dzwonił, wysyłał listy polecone. Rozumiesz, musisz ty do niego jakoś się dostać przez kogoś i być gotowy fizycznie, żeby po prostu dać sobie radę, no. Ty od początku sobie z tego jakby też jako nawet młody zawodnik zdawałeś sprawę, no tak? Tylko my z bratem, widziałeś, że jak nas kojarzysz, to my w tych kadrach makroregionu, tych wszystkich tam U15, 16, 10, 12 my nie graliśmy, bo ktoś tam szybciej dojrzał, ktoś tam był mocniejszy, szybszy, mocniej uderzał i my byśmy pomijani, więc to też pokazuje, gdzie oni są teraz, gdzie my jesteśmy, tak? Ja nikomu nie zaglądam i nie będę mówił, że ktoś ma miliony, ktoś nie ma. No ale niektórych mogę spotkać na kasach w sklepach, tak? To też pokazuje, że praca, no to co mówiłem tobie, Przemek, no, no nie jest łatwo wyjść samemu w Splicie i nie wiem, przebiec 12 km dzień w dzień, bo jeśli miałbyś biegać raz na tydzień samemu? Od poniedziałku do piątku plaża w Splicie. Z czystą głową, bo tak. to jest ważne, nie? I możesz biegać 12 km. Tak, ale wiesz, no ja jestem w Splicie i to sam wiesz, jaki Split i Chorwacja jest piękna. Wstajesz i wszyscy idą na plażę, idą na kawę, okularki, a tu na przykład było inaczej, żebym tu w Lesie Olsztyńskim gdzieś pobiegał. Tam jest taka pogoda, że po prostu czasami ciężko jest się zmusić, nie idąc na plażę ze znajomymi, z dzieciakiem, z żoną, a mówię, Ania, czekaj, 9 stawiam alarm i muszę iść biegać, o 11 jestem gotowy. To jest dyscyplina, więc no nie jest łatwo. No wiesz, nie jest to łatwo, jakby no. Też inaczej jak masz, nie wiem, na przykładzie Krystian Bielik, Bartek Kapuska na przykład, tak. Którzy mają kontuzję i muszą dzień w dzień no, ciężko chorować. No miałem nogę złamaną w 6 miesięcy. Nie, ale mają perspektywę, no. A ty biegasz, a nie wiesz, kiedy ja ten telefon zadzwoni. Ja złamałem nogę we Wrocławiu, miałem kontrakt z Śląskiem. Czy wrócę za 6 czy za 10 miesięcy, byłem płacony. Teraz odpłukać w lewo moją drewnianą nogę, sorry, tu popukałem, ale to jest, trzeba dbać. Pseudokarbon. Tak, przerwa, tu trzeba w lewo odpłukać. Jeśli coś by mi się stało, jestem bez kontraktu, bez niepłacony, nieubezpieczony, ja bym musiał sam za wszystko płacić, więc to też są dwie różne inne rzeczy. No. Czy byłem zawsze świadomy tego? Byłem. No. I teraz wiem, jak szybko czas leci. Mówię dla tych młodych adeptów, co zaczynają. Mam tutaj paru kolegów w Olsztynie, że oni myślą, że mają 10, 12, 18 lat. Ja pamiętam, jak moją żonę poznałem w ŁKS-ie 12 lat temu, teraz byłem na derbach Łodzi. Przywitali mnie fajnie, za co im dziękuję, ale 12 lat... przeleciało tak, że po prostu... A wydaje się, że niedawno faktycznie no nie, no, ten moment był, nie? Że w tym to młoda ekstraklasa jeszcze... Młoda ekstraklasa, za... Wrocław, tak. Nie? Kabaret Piotrkowska w Łodzi, wiesz, przychodziło się o 5 rano, o 12 szło się na trening i wszystko okej. Okay. No teraz mój organizm 35-letni jakby tak zrobił, to by potrzebował miesiąc odpoczynku. Tydzień. Jak stary samochód, tydzień. Wiesz. To też ale były inne czasy. Ale jeszcze nie kończysz, ale masz wrażenie, że wycisnąłeś cytrynę... Nie, ja jeszcze taką, wiesz co, jak ja bym chciał, to jeszcze bym tak z 4 lata mógł pograć. Ale powiedzmy, że bo jakby, wiesz... jeśli ja bym tobie pokazał w telefonie, który tutaj jest ściszony, bo pewnie dzwonią, dobijają się, żeby jak wiedzą, że przylatuję raz na 2-3 lata, żeby się spotkać, to załatwić, a ja czasami i zazwyczaj nie mam czasu, więc w ogóle, że się do mnie dostałeś, to wiesz, to jest dziecko... Miałem, wiesz, na to plan swój, tak, nie? Tak, tak, także... wiesz, ale to razem spoiliśmy, to dziecko idzie spać z żoną, a ja wychodzę z domu, żeby nie płakało. Jeszcze mógłbym grać 4 lata, bo ja to bym mogę pokazać. W Indiach mieliśmy GPS-y na plecach i 11 km biegał Gikiewicz, 35-letni, więc w ekstraklasie niektórzy nie biegają 11 km, a grałem ja w śmiesznych Indiach, gdzie mówią, że tam nie ma piłki, słabi zawodnicy grają, a trzeba podkreślić, że w moim zespole grał John Arne Rize, czyli kojarzysz, taki rudowłosy, lewy obrońca. Kamil Graczyk. Tak. Brawo. Zapomniałem, że istniał, ale pozdrawiam Kamila. Środeczek, taka dupeczka wypięta, takie rudo zbudowane, ale miał to, tak. Tutaj tak, tutaj tak. Tak, Marco Materazzi był trenerem w tym zespole parę lat temu, gdzie byłem, tak. Aleksandro Nesta, więc wiesz, i Anelka Del Piero byli w tych Indiach, więc oni tam ściągali zawodników, teraz trochę mniej płacą, ale ściągają takich szarych jak ja. Ale tam też się gra, tam też się biega, więc zobacz, ja byłem w Arabii Saudyjskiej i Adrian Mierzyjewski, oni mówili, nie, no oni tam pojechali, to tak jak do dyskoteki na wieś wyjść, tam nie ma nic. No a Arabia Saudyjska jest w grupie na Mistrzostwach Świata z Polakami, więc to też się pokazuje. No, wiesz, wszyscy grają, wszyscy grają w piłkę, to tylko my Polacy, którzy tak patrzymy, mówią, nie no, to my tylko w Olsztynie mamy piłkę, w Polsce no, ekstraklasa. Nam się wydaje, że jest top 5 lig, tam powie tak, jeszcze coś i, Polska szósta i potem szósta nasza i nic więcej, nie? Już takie słuchaj, jak ja mówisz, byłem, powiem ci jedną historię, ja byłem... w Kazachstanie, Tobol Kostana i ten Tobol Kostana grał 2 lata temu chyba z Hajdukiem Split. I oni się śmieli, jaki Kazachstan, co Kazachstan? Ja dam dla nich chrzestnego koszulkę moją,
po rusku napisane, wiesz, Gikiewicz i mówię, idź na stadion. Słuchaj, ja ci przerwę, żeby nie było, że bez celu jeździmy, to sprawdzam, czy w naszej nowej siedzibie fachowcy pracują. Pracują. A tutaj są? Tu sobie robimy nowe miejsce, cały Sielska 34B robię. Czyli real-time marketing, wiesz, czyli, o co chodzi, nie? Czyli musimy powiedzieć, że nie jeździmy. Bez celu? Nie, bez celu, słuchaj. Bo mamy... paliwo jest drogie, więc kierunek obrałeś słuszny. Z dwóch powodów. Raz, żeby ci pokazać, żebyś już wiedział, gdzie do mnie, jak coś po samochody przyjeżdżać. A wiesz, że ja to w Polsce jestem rozrzucony, to mi ale jest... damy radę, jak będzie potrzeba znowu, to na pewno sobie poradzimy. A jest to naprzeciwko lotniska, przesiądziemy się, dam ci trochę potestować samochód od tej no strony. No właśnie, ja na lotnisku nie byłem. Gdzie jest to lotnisko? A ty na lotniskach jesteś przyzwyczajony. Tak, ale nie na takim. Nie na a takim. Gdzie jest to lotnisko? No proszę bardzo. Nie, tutaj, nie, to nie są te nasze Szymany. Nie, nie, no mamy olsztyńskie lotnisko Szymany, to mamy, tak, wiesz, tam. No tam. Zresztą spotkałem w piątek ludzi, którzy do ciebie lecieli. No właśnie mówię, ten kolega mi o tobie mówił, no. Tak, byłem. Ale tak, tu mamy... I wystawił ten pan recenzję taką o tobie, że mówię, gwiazdki muszą się świecić tam na internecie, jak oceniasz. A powiedz mi, czy ty podstawiasz dla klientów samochody tylko do Olsztyna, czy jak ktoś chce, to postawiasz gdzieś? My jesteśmy lokalną firmą, więc no jest to dla nas swego rodzaju logistyczny problem, ale jest to do zrobienia de facto... Ktoś ostatnio... mnie pytał na Instagramie, dlatego się ciebie pytam, nic więcej. No, Pepi ode mnie też ostatnio brał auto i właśnie on też często... Norwegia. Przylatuje i właśnie mówi, że mają chyba loty do Wrocławia, tak, bodajże. Ja mówię, że jest to do zrobienia, no bo mamy też połączenie z Wrocławiem, więc możemy tam wysłać kierowcę. To jakby jest to do ogarnięcia, aczkolwiek faktycznie my skupiamy się na tej obsłudze takiej tutaj, województwo, na tym, co się dzieje tu, bo no, nie ma na ten moment takich możliwości, wiesz... Ale może wszystkich. Kiedyś. No, zobaczymy, jak będzie. Tak jak ty w tej piłce, step by step. No i słuchaj, no i nie przerywiesz, i Hajduk Split grał właśnie z Kostanajem. Oni się śmieli, jaki Kazachstan. Wyeliminowali ich z Ligi Europy, więc... No, w pucharach też odpadaliśmy całkiem niedawno z Kazachstanem, także mówisz. Ale to widzisz, ja cię pytam o tą cytrynę, bo ty miałeś taki moment, że te kluby, które się pojawiały na wiesz, u ciebie, to one faktycznie może nie to, że to było dla nas jakieś takie wow, że Liga Top 5, ale wiesz, Stiała, Bukaresz, Lewski, Sofia, to dla takiego średnio ogarniętego kibica futbolu to już coś mówi, nie? No, Omonia, Stiała, Lewski, tak, to życzyłbym dla niektórych... No, to nie są nie kluby, dla większości, żeby oni tam trafili, wiesz? Czasami też się zastanawiałem, jak tam trafiłem, czy za ładną, czy za brylanty, ale no powiem tobie, w Stiale być. Czy nie, no bo to był, cały czas mi się wydaje, że to był taki, wiesz, pójście w górę, bo był LKS, był Śląsk, mistrzostwo, sukcesy jakieś tam mimo ze Śląska, wszystko. Omonia. Bo niewielu, nawet wychowanków tutaj olsztyńskich ma w swoim CV mistrzostwo Polski, grę gdzieś tam w europejskich pucharach, a u ciebie to było. Potem te wszystkie, o których Omonia, kluby, które Liga Europy, później tak? AL, Liga Mistrzów z Zenitem, tak, Kazachstan trochę za pieniędzmi i znowu powrót Lewski, FCSB, wiesz, no FCSB to Stiała, no ale... Czyli grali w 2014-2015 z Arsenalem, widzę. I myślisz, że tam się to rozjechało, że jakby tam się trochę to inaczej potoczyło, wiesz, to mogło być bardziej na zachód, a nie na... Już mówię, ludzie nie wiedzą o tym, że my mieliśmy tam 308 zawodników na kontrakcie, wiesz, Dzidzi wariat płacił, bo tam wychodzi ze swojej posadłości i tak rzuca sobie po $100 dla ludzi. I miał dwie drużyny, 308 zawodników. Jedną planował dać do Ligi, żeby walczyło o mistrza Rumunii, druga o Ligę Europy. A że trafiliśmy na Portugalczyków i u siebie remis, u nich 1-0 z karnego, to powiedział, 8 mi jest niepotrzebnych. I trafiło na mnie, na 3 tam Serbów i trzeba było zwijać manatki. No. I szybko coś znaleźć. I wtedy się pojawił ten taki bardziej... Tak, Jordania się pojawiła. Klimat inny. Ale tam też mistrzostwo, super puchar, świętowanie z kibicami, inna mentalność. Uwierz mi, że w telefonie są wideo, jak mnie witają na lotnisku. Nie jeden chciałby, żeby go tak go przywitali, jak przyleci. Nawet żona tak nie może przywitać. I tak jak mierzę ja w Trabzonie? No wiesz, podobnie, to jest ta, wiesz, tak zwane, wiesz, takie prawdziwe oszołomki, pozytywne. Oglądałem fragment ostatnio na kanale sportowym, kiedy łączyli się z Tymkiem Puchaczem i Tymek właśnie opowiadał no o tym mistrzostwie. Tak, akurat rozmawialiśmy. No, to trzeba przeżyć, wiesz. Tymek mówił, oni mi mówili, że to tak będzie wyglądać, ale jak ciebie tam nie ma, widziałeś, jak tam światełkami machali w Turcji, jak tam Trabzon na Twitterze skakał, no, to coś biednego. Czasami pieniądze masz, nie masz, ale wspomnienia, tak jak wróciliśmy po 10 latach. No, cały rynek wrocławski, rozumiesz? Cały rynek, tak samo Jordan. Tego mi nikt nie zabierze, bo tam, czy grałeś gdzieś tam, za 20 lat to zapomnisz.
No ale te medale, to co zdobyłeś, wygrałeś, zawsze będziesz miał w pamięci. Ty pewnie i tak trochę też tą mentalność i to takie korzystanie masz zmienione przez to, że masz w domu inny charakter prowadkę, bałkański, tak? Na spokojnie. No w Chorwacji idziesz o 13 do banku i nie ma pani, za okienkiem ona sobie siedzi na ławce, pije kawę. No u nas w Polsce jakbyś to zrobił, to już dawno wyleciał. To też pokazuje, że czasami trzeba spokojnie, z uśmiechem. Ktoś tam cię za przeproszeniem zjebie, niech zjebie, wiesz, przejdzie prawe, lewe. Skoczy. Masz jedno życie, wiesz jak to jest, Przemek, no. Już jestem stary, żeby się denerwować takimi rzeczami, no. Żeby w domu wszyscy byli zdrowi, rodzice zdrowi, żeby było co do garnka wrzucić, no. A jak jesteś kumaty, poukładany, to sobie tak zrobisz, żeby jakoś tam sumę X, Y mieć co miesiąc, może nie na takie życie, ale na takie, na spokojnie. Czy ty masz pomysł na to życie po życiu? Wiesz, jeszcze, to dopiero dzisiaj wchodzi, od dzisiaj się zaczął inne życie, wiesz, jeszcze 2 lata pograć i planuję, tu jakaś telewizja, może jakiś trener, dyrektor, to co lubię, wiesz, ja się w tym... Coś się znowu życie wybierze, w sensie... Wybierze samo, nie? To będzie taką naturalną drogą selekcji, co się wybierze i mam nadzieję, że będzie fajnie. W Euro w telewizji byłem jako ekspert, spodobało mi się, mega ciężki kawałek chleba, ale... No teraz, słuchaj, Mistrzostwa Świata bardziej w twoim klimacie, mamy mecz z Arabią, tak? No to wiesz, słuchaj, no... Ty mierzej i ktoś jeszcze tam ewentualnie do komentowania. Czekaj, czy mogę ja pokazać jedno zdjęcie tutaj, do ta kamera mnie łapie, złapie mnie? Złapie. To czekaj, no zaraz rzucimy Szejka Gikiego, no. Żeby nie było, kamera, Szejk Giki jest? Jest. Która może tu? No, widzisz, pokażę się, Szejk Giki. No, jest. No, słuchaj. I z telefonem, tak, cały czas na łączu. Bo to agenci dzwonią. No właśnie, ale mimo wszystko... to. Ja się przesiadam. Tak, w tym programie, w tym programie, gdzie byłeś i Mati Borek, ty też wspomniałeś o tym, że trener, a Mati się za głowę łapał, mówi, gdzie trener, ty musisz być ten łącznik, ty ale musisz co, być ten gość, ta postać taka. 9 krajów, ilu trenerów, w Jordanii co 2 miesiące niektórzy trenerzy się zmieniali, w Śląsku zobacz, od Tarasiewicza, Lewy, Ores, Lęczyk, może właśnie ci trenerzy pokazali mi drogę, może chciałbym spróbować, żeby no ale to gdybyś miał tą ścieżkę, wiesz, stoisz na rozstaju dróg, masz w lewo lub w prawo, taka postać właśnie trochę takiego wolnego elektrona gdzieś, wiesz, funkcjonująca czy w mediach, czy jako taki menadżer. Ja czy, to połączę, to? Będę w Arabii, w krajach arabskich jako trener, a tu będę rzedzał na 2-3 okay. miesiące i będę, wiesz, elektron medialny. Ogarniesz. Bo wiesz, agent mi się nie podoba, bo tu musisz w jednym miejscu żyć i wciskać kit. No bo kit, no. Jak masz Messiego, to nie wciskasz kitu, no ale niestety, jak masz jakiegoś tam... Zależy na którym poziomie menadżerki wrócimy się do naszego, tak? Stomilu Olszyn, nie znam tego nazwiska, tego takiego, był napastnik taki. Wojtek Kowalewski ich ściągał, taki napastnik, że się z niego wszyscy śmieli. No, za tamtych czasów to Sobczak najwięcej strzelał. Nie, i później było. No takie tutaj typował ręce, wiesz. No to było widać, że to typowy kit, widzisz. Że ktoś się znał na robocie i go wcisnął. Ale ja później nie chcę odbierać telefonu i powiedzieć, kurko, go ty nam ściągnąłeś, wiesz, jakieś drewno, paralityk rozpadający się, więc no ja bym wiesz, chciał być trenerem. Też, no. Też jest tak, że wiesz, kiedyś mogłeś kogoś tam gdzieś wsadzić w jakieś miejsce i on tam sobie był i nawet jak było źle, tak. To nikt już o tym nie wiedział, nie pamiętam. I to... A teraz jest tak, że jak wrzucisz 2-3 niewypały, no to już później nikt nie weźmie cię. A trener ode mnie zależy. Pójdzie, nie pójdzie, wiesz. Albo spadniesz 10 pięter niżej, albo skoczysz 2-3 i się po prostu utrzymasz. Więc myślę, że to jest kierunek. Ostatnio byłem na Narodowym i się pytałem z PZPN-u ludzi, jak trzeba zrobić, bo mam UEFA B licencję, więc teraz trzeba zrobić UEFA. To ja zaraz wykonamy telefon, albo pojedziemy, czekaj, po godzinach jest, to jutro do związku przyjeżdżę. Oni mnie nie znają, oni mnie skasują podwójnie, potrójnie. Coś wymyślimy, wiesz. Chociaż nie wiem, czy to te plakietki to nie przerobi tam na te arabskie klaje, to wiesz. A nie boi się mi dać tego samochodu do moich rąk? Słuchaj, to jest jedna z tych rzeczy, których już się nie boję, bo ja daję wszystkim samochody. Tak, więc, czekaj, wiesz. Musimy w kamerę wejść, żeby nas widzieli. Czekaj, tak. Słuchaj. To jest ostatnia rzecz, która już mnie gdzieś tam, wiesz, boli, czyli jak ktoś jeździ moim samochodem. Tak. Bo... Czekaj, czy ja mogę fotelik leciutko do tyłu, gdzie? Jeżeli chcesz przesunąć, to ręcznie. No. Dobra. A tam dobra. Możesz sobie jeszcze, wiadomo, te pozostałe rzeczy poprawiać gdzieś jak... Aby wyłączyć, naciśnij odblokowanie. Bo, no, tutaj jest unlock. I w dół? Jak no, wsteczny będzie do tyłu. A nie, no teraz prawie, jesteśmy tak. Do przodu. Mogę, no. Wykręcimy go, mamy. Słuchaj, tylko i musisz być tak. Nawigacja. I robimy program i jesteś nawigacją. Oczywiście, ja mam punkt docelowy obrany. Zawiorę cię jeszcze w jedno miejsce, które mam nadzieję, że będzie dla ciebie jakąś tam przygodą.
zobaczymy, jak się zmieniło, to może nie poznam. Nie, powiem Ci, że tak jak rozmawialiśmy o 100 milu, to boisko się trochę na Hamburgu zmieniło, na osiedlu, no tak, generałów. Tak. 100 mil się nie zmienił i tam, gdzie jedziemy, też się jeszcze raczej gorzej, jeszcze nic gorzej. Nie zmieniło. Myślę, że jakby został... Idziemy teraz my? W prawo. Jakby został taka debata czy konkurs gdzieś stworzony w mediach, to nie wiem, i przez ten okres był prezydent tylko jeden, ten sam, więc to powiem Tobie, że... Powiem Ci, że to dobre reklamy to... nie robimy. No, szkoda, bo wydaje mi się, że wiesz, mamy piękne tereny w Olsztynie związane ze sportami na przykład wodnymi. Moglibyśmy motorowodne, wodne, tak, gdzieś stać się potęgą w skali nawet nie Polski, a Europy w ogóle, tak, no bo mamy ku temu warunki, tak, nie? I ja bym rozumiał ten brak futbolu, gdybyśmy mieli inne sporty. Gdybyśmy mieli, nie wiem, tam jeszcze jakąś siatkówkę na turbo poziomie. No mieliśmy mega. Tak kiedyś. Mieliśmy, tam. Ale dzisiaj jak nie Paweł, mamy. Jak Paweł Zagumny rozgrywał, a jest mnóstwo miejsc, które mają. Dobrze mówię? Tak. Które mają siatkówkę, Rzeszów ma siatkówkę na bardzo wysokim poziomie i też ma futbol, tak? Tak? Chęć na futbol. Tak. I to by było gdzieś jakieś alibi dla wszystkich. Natomiast jeżeli pół Olsztyna kibicuje 100 milowi i nikomu więcej, bo no dobra, AZS ma jeszcze gdzieś faktycznie coś, ale nic więcej się nie dzieje. Tak. I tu nie ma nic. No to tak mówię, dla takiego alibi, to by ten stadion mógł tu powstać, te obiekty mogłyby tu powstać i fajnie ja by było tą ekstraklasę ja mieć, bo... muszę powtórzyć, byłem w ŁKS-ie jak 12 lat temu, to była taka tam ruina. Byłeś na tej hali kiedyś tam? Byłem kiedyś. No to tam na głowę dawno padało. No. Podobnie jak u nas na stadionie w Olsztynie. A teraz baza, pływalnia, treningowe boiska, no wszystko w jednym miejscu. No. Tak sobie życzę, że przyjdziesz na Piłsudskiego, samochód zaparkujesz, wyjdziesz i trening nie trwa 2 godziny, tylko na przykład 5-6, bo dziecko się będzie tu bawiło, ty po treningu pójdziesz sobie na basenik. Ale my rozmawiamy też w tym momencie o stadionie, jako stadionie, czyli o wydarzeniu meczowym, ale my mamy też problem z jakimkolwiek obiektem treningowym. Dla, no tak, wiesz, po Dobrym Mieście 100 mil jeździł. Po Dobrym Mieście, czytam wszystkie to... sparingi w Brągowie, wiesz, do Ostródy, szukanie, wiesz, rozwiązań. No nie, no... Grałem na tym stadionie tam. Mówię, szkoda. Jedno na górze, drugie na dole. Szkoda gadać, a jest mnóstwo miejsc nawet w naszym regionie, gdzie jesteśmy piłkarsko, to my jesteśmy, no... Nawet nie Polska B, tylko C, tak, mimo wszystko, bo my nie mamy żadnych, za chwilę nie będziemy mieli na poziomie centralnym możliwe, że żadnej drużyny, bo no może Olimpia Elbląg się utrzyma i faktycznie, ale mentalnie... O, mój klub były, mentalnie dla Elbląga bliżej do Gdańska i do Pomorza niż do swojego, co, tak. Więc wiesz, ty trochę podotykałeś tych miejsc, więc wiesz. No ale dobra, o 100 milu i o tym wszystkim raczej chyba nie ma sensu, bo z nadzieją na ale tam na lepsze, trzeba pochwalić, jutro, to jest ostatni temat, trzeba pochwalić kibiców, bo tam ładny telewizor tam wynajęli. Tak. Wiesz, jaka jestem. Ja nie mam mnie w Polsce, ale ja wszystko są śledzę. Są rzeczy w Olsztynie, których ktoś nam może zazdrościć. No na pewno kibice są jedną z takich, tak, takich rzeczy, których mamy i to takie bycie, posiadanie 100 milu w sercu, czy w ogóle życie, tak, 100 milem. Gdyby to była ekstraklasa, gdyby się tu co tydzień działo, czy to 2 tygodnie działo i byłoby wydarzenie. Nie, no nawet pierwsza liga. Chcemy słuchaj, mieć, nie? Przyjeżdża ŁKS, Widzew, ty jedziesz tam na stadion. No to jest wydarzenie dla Olsztyna, dla kibiców. Oni tam jadą, robią otoczkę, bo oni są, o tam BMK dobra pojechała, czy to BMK była? Nie. Te niebieskie. Ale ładny kolor. Te taki też można zamówić. Citroen C4. No ale też masz? Citroen C4. Tu gdzie my jedziemy? Prosto, ale rozglądamy się. Widzisz? Ale czyli dobrze widzisz, jak moje oko wyłapało. Mhm. Czyli ty na kolory zwracasz. Tak, bo ładny kolory był. Bo wiesz, no taki pasacik, co tu jedzie, to było kiedyś, 20 lat temu. A ja tutaj moje takie powiedzmy pierwsze auto, które sam sobie wymarzyłem, wyśniłem. Volkswagen Sirocco. Tak, no miał Vuxo Tirowicz, mu ukradli we Wrocławiu z garażu. Ale zobacz, to jest samochód, który ma bryłą, 2008 rok produkowany. I 14 mega, lat. I zobacz, jak trafili dalej w modę, że do dzisiaj jest ładny. A już nie sprzedają nowego, tak, nie produkują, a dalej się mega podoba i naprawdę taka żaba. Na przykład fotel jest mega wygodny tu, to muszę Ci przyznać, bo w tym Mercedesiku od Ciebie. Nie, niekoniecznie. Moje stare plecy od może sztucznych boisk. Może tam nie poprzestawiałeś dobrze. No ale to jest tak tam skomplikowane, żeby tam się... Słuchaj, taki dostałeś, to jest tak jeździsz. Taka technologia, tam coś zruszyłem, a tu mi na głowę się zniżyło. Nie wiem, jak zrobić wyżej, ale tu akurat, wiesz, taki bardziej miękki. O, tutaj trener Jurek Budziłek mieszkał. Nie wiem, czy kiedyś, czy już mieszka. Nadal mieszka, ale tutaj mieszkał, jak się zawsze do Motoru Lubin jechał. Nie, Lubawa, Motor Lubawa. Motor Lubawa, Jurek był trenerem, więc nas zabierał, wiesz, ekipę. Arek Kopruski, tam wiesz, ta ekipa. Trochę a się to działo. Gdzie my jedziemy teraz? Myślisz, że no, w lewo będziemy sobie jechać.
powiedziałeś już dzisiaj a propos tych roczników i tych kadr, że ty tam nie błyszczałeś, że nie byłeś, że nie funkcjonowałeś, ale z twojego rocznika, bo to był taki, wiesz, etap w Olsztynie, kiedy ta piłka gdzieś młodzieżowa, juniorska była. Zobacz, teraz też przerwę tobie. Zobacz, jak było łatwiej dla rodziców, nie wiem, ciebie namówić na piłkę i miałeś tam Andrzeja Biedrzyckiego, Preksaitis, Kucharski, kto tam jeszcze był? Marcin Szulik, Wyłupski, tak? Małkowski, nie prezydent, ale bramkarz. Kto tam? Paweł Holz, tak? Dobrze mówię? Tak. A zobacz teraz, no ty masz małe dziecko i ty mówisz... Nie, ja mam problem, naprawdę, już dzisiaj ze składem Stomilu. Znam, wiesz, interesuję się tym i tak dalej, więc jestem gdzieś, ale no to też tak się miesza. Wydaje mi się, że też chodzi o coś innego. Wiesz co, o te media i o to wszystko, to też dzisiaj powiedziałeś, że wtedy dla nas namacalny był Andrzej Biedrzycki, świętej tak. pamięci, ten Holz, Preksaitis, tak. Salami i tak dalej, tak. nie? I to było to, co chcieliśmy czuć, bo wiesz, było Brawo Klimek, Sport jako gazeta, tam co druga środa i tam to było w ogóle abstrakcją, wiesz. A dzisiaj można sobie wsiąść w samolot, polecieć do Turynu, czy do Londynu na mecz, wiesz, no nie, co no, pamiętam, ostatnio jest tego blisko też innych rzeczy. Przemek, nie? My 2,5 godziny na 100 mil szliśmy, na kocami mama przykrywała i czekaliśmy na rozgrzewkę. No. A dzisiaj? A teraz dziecko ci spóźnia się 10 minut na mecz, no, bo tam musiało na Snapchacie, na Instagramie odpisać wiadomość. Ale lub zagrać tą gierkę tam na telefonie, wiesz, to strzelankę, nie wiem, jak się nazywa. Odpalasz rano Facebooka, Instagrama, wiesz, to wszystko masz, widzisz, te bramki oglądasz. Kiedyś chciałeś obejrzeć bramkę, to musiałeś iść na mecz. Nie, żeby sprawdzić wynik, to wiesz, co robisz? Telegazetę odpalałeś. O. My jesteśmy z tego rocznika. No tak. No to... A żeby w internecie sprawdzić wynik, to wiesz, co musiałem? Ja miałem modem i musiałem dobrze się uczyć lub tam bramkę strzelić w jakimś tam meczu, wiesz, swojego rocznika, to mama mi tam odpalała, bo pamiętaj, za każdą minutę płaciłeś. A teraz ludzie mają no limit. Na wszystko. Rozumiesz? Czasy się tak zmieniły. Wiesz, na stronach internetowych w telefonie ustawiasz sobie, że jak się bramka no to ci pojawi, to tam ci ma... woła ciebie do telefonu. No. To jest tak namacalne już to, ten no świat wysokiego, wiesz, ten futbol. Dlatego na mega poziomie. Ciężko teraz jest w ogóle stworzyć zachęcić ze swojego... dziecko tak. do tego, żeby dla niego, nie wiem, tam Patryk Mikita tak. dzisiaj był wzorem tak. do wiesz, że on chce być Mikitą, nie? No bo teraz przez gierkę komputerową Mikiewicza, więcej... dzieci na koszulkach też raczej nie noszą, chyba że bluzy bramkarskie, tak. chyba może tak. gdzieś w Augsburgu ktoś tak, nie? No wiesz, bo teraz możesz więcej z gierki komputerowej zarobić i w domu siedząc niż dziecko, żeby do parku tutaj poszło, no bo ty wiesz, musisz ubrać się, zmęczony po pracy przyjdziesz, ciężko, rzucisz iPada, graj. Za naszych czasów iPad? Ho, telefon. O czym mi mówimy? Więc sam widzisz, że czasy się zmieniają i dzisiaj byłem z dziećmi tam, o Jezus. Jezus, mówię do żony, czy tego rodzice nie widzą, wiesz? No ty też miałeś taki okres ostatnio bardzo trudny, jeżeli chodzi o to życie rodzinne, co? W tych Indiach, zamknięty w tym hotelu. No zamknięty, banieczka, telefon, wiesz jak dla dziecka 3-letniego wytłumaczy, żeby na telefonie z tobą pogadał? Za przeproszenie miał ci w dupie i on szedł tam Lego składać lub rysorakiem się bawić. A twoja żona też jest z takich osób, wiesz, aktywnych w sensie, tak jak ty, takich, wiesz, pobudzonych, musi się cały czas dziać? Cały się dziać, ona jest, ale ona jest taka, wiesz, spokojniejsza trochę. No wiesz, no jak jesteś z Chorwatem, Serbem, z Bośni, okay, z no to ciężko jest być spokojnym, więc jak my rozmawiamy, to czasami ludzie myślą, że się kłócimy czy coś, a to jest normalna rozmowa chorwacka, czasami nawet przy stole w restauracji siedzimy i turyści się na nas patrzą, jak na jakichś oszołomów. Ona jest taka... wstydliwa, wiesz, ona zna Perisicia, tych wszystkich zawodników, bo to jest rocznik, moja żona jest ode mnie starsza, o 3 lata to jest rocznik tych zawodników, więc to Chorwacja mała, więc tam wszyscy się znają. I na przykład teraz jej powiedziałem, bo gra Hajduk Split z Rijeką, finał Pucharu Chorwacji i grają akurat w Splicie 25 maja i chcę pójść, a że już załatwiałem bilety na Chorwacja-Rosja, na ostatni mecz, który dał awans dla Chorwatów, plus teraz Hajduk Dynamo, derby Chorwacji, te załatwiałem, już powiedziałem, Ania, nie mogę tego człowieka znowu męczyć, no napisz do Iwana, żeby załatwił, wiesz, i ona 10 razy musi się ona mówić, żeby ona jest taka wstydliwa, wiesz, ja mogę sobie załatwić bilet na Real. Bierz pomysł i dzwonisz, telefon i... Od Modrycia ani koleżanka jest tam chrzestną dziecka od Luki, więc no ja bym mógł na Real tak, ale no nie ma szansy, żeby moją żonę przekonać, żeby zadzwoniła po bilet, no. Ja muszę sobie sam kupić. Więc Barcelona, Real weszło, travel mi ogarniało Krzysztof Stanowski, więc ona po prostu tego nie zrobi. No to jest taki... W ogóle Chorwacja, to ci powiem, jak już rozmawiamy o piłce, różnią się mentalnie, czyli na przykład to tutaj teraz wyszedł Luka Modryć, załóżmy, że jesteśmy w Splicie,
podejdzie do niego... No nie idzie. No nie idzie, no bo... Ale 20 stopni, prawie jak split. W nocy. Ale słońca nie ma dzisiaj. Ale to dobrze było. I słuchaj, i do tego Luki Modricia nikt nie podejdzie. No Ivan Perisic, wiesz, Intermediolan, reprezentacja Chorwacji, już jest trzeci strzelec w historii reprezentacji Chorwacji. My siedzimy, on siedzi przy nas, nikt do niego nie podchodzi. Szara eminencja. Wyobraź sobie, że tutaj teraz Robert Lewandowski przeszedł obok nas. Czyli mimo tego, że są tak małym państwem jako ludność i w ogóle... Inna mentalność, inne podejście. Jakby... Wstydliwość, nikt Ciebie nie zapyta, autograf. No on Perisic siedział. Żeby nie jego dziecko biegało, które kojarzę z Instagrama, bym nie wiedział, że tam siedzi Perisic. A znowu... Nikola Kalinic, Roma, znowu, wiesz, napastnik. Tam w tych krajach... Turcja, no nie, to tam, gdzie ty się byłeś, to tam... Siedziałem w Jordanii, to... jadłem za nią i tak mnie gościu, wiesz, morda w talerz, nie? I tam ochroniasz, Lukas. Ja mówię, wpuszczę, poczekaj trochę, wiesz. I no tam nie możesz się odpędzić, tam nie ma czegoś takiego jak wstydliwo, że ty jesz żoną z dzieckiem, żebym ja podszedł i zapytał. Tam nie ma zapytania, ty musisz tam zrobić zdjęcie, bo jak nie, to będą na forach mówili, że wiesz, Gikiewiczowi odbiło i nie dał zdjęcia dla kibica. Ale to też jest fajne. I tam mecz, nie? Mecz tak. dobry, tak. No słaby, nie, no, tam to jest w Jordanii, sinusoida. No w Jordanii tam dostałem telefonem, monetą i tych, tam, oni mają tu takie klapki arabskie do tego, tego ubioru, co pokazywałem. Tam nie ubierasz adidasów, tylko takie na jeden palec duży naciągasz klapeczki. Takie, no powiedzmy Japonki. No to tą Japonką, pieniędzmi i telefonem dostałem, bo nie strzeliłem karnego, nie awansowaliśmy do finału tak zwanej tej azjatyckiej Ligi Europy. Więc wszystko na mojej skórze i twarzy już spróbowałem i to też pokazuje, wiesz... Podróże kształcą, no tego pieniędzmi nie kupisz, tak? Ty możesz, nie wiem, do Tajlandii na 10 dni przylecieć, 15, no jak jesteś bardziej zarobiony, wynajmiesz dom na miesiąc. A jak ty tam jesteś, no to poznasz te tajniki życia, te wszystkie restauracje. Mój kolega mówi, ja byłem w Tajlandii, mi się nie podobało. Mówię, ile byłeś dni? 8. Ja mówię, no 8, no to czyli byłeś biegiem, sprintem, musiałeś wszystko zobaczyć, bo nie miałeś czasu na to. A my mieliśmy wolne po dwóch dniach, pipi. Kolejne 2-3 tygodnie minął czas, mieliśmy 3 dni wolnego, Singapur zobaczyliśmy, Hongkong. Laos, Phuket, rozumiesz, no... Cały czas. Air, Azja, najtańsza linia na świecie. Czyli jak lotnicza. Wracając do tego, że nie poszło to w piłkarsko w takim kierunku, w którym mogło pójść, gdyby trochę lepiej zaskoczyło wtedy, tak. Myślę, może że... byś gdzieś tutaj, wiesz, w tym klimacie europejskim został i może jako bardziej tak dla takiego naszego kibica polskiego to by wyglądało fajnie, ale tak. Z perspektywy tego, jak się potoczyło i co zobaczyłeś, słuchaj, no co osiągnąłeś, jeszcze raz bym to... co zarobiłeś też, bo tak. To tym też trzeba pamiętać, że jednak to jest twoja praca i pierwszą podstawową rzeczą i najważniejszą w chodzeniu do pracy jest, żeby przynosić pieniądze do domu czy zarabiać je, więc... Ale ja już wiesz, ja już jestem na takim prawie etapie... Prawie jest wyciśnięta. Tak, ja już na takim etapie jestem, że nawet powiedziałem, że do Ekstraklasy wrócę za normalne pieniądze, niech mi dadzą podnieść z boiska. Nie mam jakiegoś, wiesz, napierania, że muszę. Ja się tym bawię, ja to no, kocham, odpukać nic mnie nie boli, głowa pracuje. No bo teraz mówisz o tym, że tak jedno, dwa, może... Dwa latka, ja chciałbym dwa latka tak pograć jeszcze dobrze i chyba, że trafię, wiesz, jakiś kontrakt i powiedzę, słuchaj, ciebie chcemy, bo Iwajlo Petew, trener, który był u mnie w AL-u Limassol, później reprezentacja Bułgarii, Dynamo Zagrzeb, teraz jest reprezentacja Bośni i Hercegowina i w Jagiellonii Białystok był. Pozdrawiam Czarka Kuleszę, bo do mnie dzwonił teraz prezes związku, ale był kiedyś prezesem Jagiellonii i pytał się o Petewa, więc dałem mu dobrą recenzję i teraz jest na przykład w Bośni w reprezentacji. Edin Dzeko znasz, mówił, że jest taki... Mam przecieki, kto będzie trenerem Jagiellonii? Nie. Nie. No chyba zostaje. No, podobno pali się to leciutko krzesełko, więc wiesz, że w Polsce jeden zły mecz i... prosto. Tak, jeden zły mecz i już może ciebie nie być i ten Iwajlo Petew, wiesz... To też pokazuje, z jakimi ty zawodnikami, trenerami miałeś do czynienia, żeby to powąchać, dotknąć. No jak ty byś siedział w tym Olsztynie, no to ilu byś miał trenerów przez te 9-10 lat? No 15 maksymalnie, tak? No bo nie zmieniają co 2-3 miesiące tych trenerów, tak, ale w Polsce. Powiesz, to tak jakby idąc dalej w kwestii na przykład Roberta Lewandowskiego, który jest, wiesz, teraz gdzieś tam mówi się o tej Barcelonie, o tym wyzwaniu. No myślę, że nie. Też, ale wiesz, mi się też wydaje, że mimo wszystko on jeździ na ten Freiburg, na ten Augsburg, na ten... O, podgrzejemy kierownicę? Jak ci za zimą? O, proszę. To śmiało. To a też, powiedz wiesz, mi, czy ta BMW ma chłodzenie foteli? Wentylowanych foteli nie ma. To mi się podoba. Grzanie nie lubię. Klimat. Wiesz, u nas wentylowany fotel jest przydatny 2 miesiące z 12. No, żadna kierownica jest przydatna 6 miesięcy, no, 7. Może złe pytanie postawiłem do Polski. Dobre pytanie, bardzo ale fajna rzecz. Się... Jeżeli jest tapicerka skórzana, ja lubię tapicerkę w ogóle najbardziej, taką alkantarową. Tak. Bo ona jest najfajniejsza, najprzyjemniejsza, najłatwiejsza w utrzymaniu. Natomiast faktycznie jak pojawia się skóra, to fajnie mieć, no, przede wszystkim podgrzewany, ale wentylowany fotel też jest
fajny i przydatny. Tutaj kolorystyka trochę pomaga w tym, że on się tak mocno nie będzie nagrzewał jak czarny. Tak, tak, czarny. I jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz w kwestii zakupu tego samochodu i dodania tego. Z automatu trzeba dodać lepszą tapicerkę, która kosztuje nawet nie 11, a 10 tysięcy złotych. Tutaj? Tak. Bo jak nie dodasz to? Bo to po prostu nie zrobisz tej funkcji. To tak, te konfiguratory działają w ten sposób, że pewne rzeczy są ze sobą spójne i nie da się ich ze sobą rozdzielić. Jak bierzesz podgrzewaną kierownicę... Gdzie jedziemy prosto? Prosto, to ona na przykład musi być też, nie wiem, usportowiona, w sensie ta mniejsza, nie? Jak bierzesz, chcesz mieć wentylowany fotel, to nie weźmiesz tapicerki bez dopłaty, tylko musisz wziąć tapicerkę, która... z automatu. Rozumiem. I jak się pobawisz... A jak nagłośnienie tego samochodu? Tu jest dołożone dodatkowe. Zobacz, zobacz, widzisz jak Łukasz uczy się od ciebie? Bezpiecznie. Proszę. A tu kolega już tirem też pokazał rączkę. Ale jest. Słuchaj, Jarek. Jarek, wymusiłem to na tobie. Pozdro, Jarek. Wiesz, czasami jak tak stoisz i kiedyś pamiętam za naszych czasów, tak patrzyłeś na zegarek, kurwa, już 6 minut stoi, nikt mnie nie chce puścić. Teraz się zmieniło, nie puścisz. Nie, wiesz, oni też... w cudzysłowie się pakują na te pasy, więc naprawdę trzeba być ostrożnym. U nas, wiesz, ta pogoda, ten dzień jest krótszy często jesienią, to naprawdę to... Czasami ich nie widać. No, jest mnóstwo gdzieś tam akcji w mediach i tak dalej o tym, żeby jednak się ubierać, żeby dzieci też ubierać na te jaskrawe kolory, a nie ciemne, no ale to... O, młody adept, widzisz? Idzie i to na poważnego klubu adept. Tutaj mistrzostwa Polski graliśmy z Górnikiem Łęczną. No tu w prawo. Czy dobrze mówię? Lewo, tu na dobre miasto, Emil prosto. Emil nas prosił, widzisz, pogadalibyśmy, pojeździli jeszcze długo, ale Emil potem znowu mówił. Nie, nie, słuchaj, bo ze mną to byśmy jak Hyde Park 6 godzin, ale później on by miał problem z przycięciem. Właśnie, a ja mam dla ciebie jeszcze no, małą, powiedzmy, niespodziankę. O! Propozycję wręcz. Czekaj, gdzie my tu jedziemy? Będziemy jeszcze nie, jeszcze prosto. Będziemy jeszcze dryfować prosto. Na tym żużlu? Jeszcze prosto. Turbo kozaka już będziesz miał dopiero, ale dzisiaj będziemy cię testować, ale jeszcze może jeszcze kawałek i tutaj. No, czyli słuchaj, dojechaliśmy KKS Warmia. Jak był ten płot zardzewiały, to jest. No i co? No tu gdzieś mój staruszek na tej ławce siedział. Górnik Łęczna. To nie wiem, czy to co tu jest, czy ta co pękła. Bo ty pierwszy twój klub. Tak. Tempo, potem tempo. Tak. 25. No tutaj graliśmy Górnik Łęczna na Mistrzostwa Polski, ale już nie pamiętam, co to był za rocznik, co i jak. Nie wiem, czy trochę skrócili, zwężyli boisko, bo tu też niezłe to lotnisko jest. I słuchaj, niezłe, tak, zawsze to były duże lotniska, ale wtedy to akurat była trawka top. Teraz to takie trochę, wiesz. Z tego... widzę, że sędzia trochę miał nadwagę, bo widzisz, trochę jest wyryte. Słuchaj, ale z tego rocznika waszego, no to tam paru grajków było, ale ktoś był taki, co nie zrobił takiej, wiesz, a powinien zrobić? Uważasz? Z tego waszego, wiesz... Krystian Wojciechowski, lewa noga. To a propos motoryzacji, wypadek komunikacyjny miał, nie? Taki poważny. Właśnie to ci mówię. Myślę, że to go też wykluczyło, spowolniło. Paweł Podkordecki był takim koniem. Mam Pawełka bardzo dobrze. Koń, wiedzieć. Prawda? No tam... Uwierz mi, że motorycznie... Chaban taki zdrowy, wiesz. Dzisiaj tam crossfit z Piotkiem działają mocno. Czekaj, no, kogo ale jeszcze miałem? Ja z Pawłem sporo w Ostrudzie razem gdzieś graliśmy. On tam później grał po tych niższych ligach. Ale no to faktycznie, no gość, wiesz, bez treningu 5 dni wchodził na mecz. I nie wiesz różnicy, no ty no, wiesz, genetyka, Bóg mu przeciwników dał, swoich zdeptał, wiesz. Zabierał gościa z linii, jeszcze tutaj na te zardzewiałe trybuny rzucał. No, więc on był takim koniem, więc kto był tam u nas się tak najbardziej wyróżniał, jak my byliśmy młodzi tam w tym zespołach? Radek Schulz. Ale on miał po prostu, że genetycznie szybciej dojrzał i był też takim koniem, ale później jak my z wiekiem, on już hamował, my szliśmy w górę, więc on już wyhamował totalnie. No i z naszego zespołu tylko ja i Rafał. Nadal gramy i coś tam graliśmy. No myślę, to, że nikt tak, nie dotknął 8, nawet... 8-6, 8-6. No tu wiesz, jakby dalej, nie? Bo to tam Jerzej, Igła... Tak, no dobra, to Naki, to Naki, to... No, to oni tam... Ja mówię... Wiesz, tam sam rocznik sam w sobie był po prostu tak. Tutaj, nie? No 8-7, oni 8-6, więc to był ten jeden... Tak. Oni tam na Mistrzostwa Polskie jeździli i wygrywali. A nasz 8-7, no to tu Mistrzostwa Polski, Łęczna, pojechanie tam. Mój słynny Irokes, w nocy się nudziliśmy, nie mogliśmy spać, wyeliminowanie ich i pojechaliśmy do Zielonej Góry na Mistrzostwa Polski. My kiedyś, mówisz Irokes, ja powiem ci, że kiedyś... I nasz Jarek Sankowski, kojarzy się go Loki? Tak. Fryzjera trzeba go pozdrowić. My kiedyś na kadrę województwa pojechaliśmy, pierwszy turniej Mistrzostwa Polski w Garwolinie,
I tak jak mówisz, nuda przed meczem, co zrobimy? Na czerwono sobie włosy pofarbujemy, nie? Wiesz, żeby było nas widać na boisku. I pofarbowaliśmy o 12, a o 15 przyszła taka ulewa przed samym meczem na rozgrzewce, że płynęło z nas. Bo taką farbą robiliście, płynęło że... Płynęło z nas po prostu, nie? I my pierwszy ten mecz z Zieloną Górą, tam Michał Janota wtedy tam w tym naszym roczniku był top, a my po prostu... Pod Beskidzie teraz. Płynęło z nas, wiesz? Płynęło czerwone w Arabii Saudyjskiej był, dzwonił o radę. Dochodź, na płytę. Musimy skakać tylko. Słuchaj, gospodarz tego obiektu jest tutaj widoczny? Słuchaj, myślę, że... Słuchaj, ja tak nam... nie skoczę jak ty, tak mocno, bo moje nogi jeszcze muszą grać, więc to było takie, wiesz... Z telemarkiem mogłem. Amortyzacja. Jeszcze, ale słuchaj, tu nam nikt krzywdy nie zrobi, myślę, za to wejście na wiesz, na główną płytę. Jak ja tu ostatnio byłem parę lat temu, to mówili, że tutaj dziki wchodzą. Były. I trzeba uważać. A boiska? Zobacz. Na boiska, tu ryli. One, a, tu widzę płot, tak? Tu płot, żeby co, dziki nie wchodziły, czy co to jest za ten płot tam? To łapacze tylko tu, bo tu wszystko dołem się gra, więc czyli... nie ma sensu łapaczy wyżej robić, no to jest, wiesz, krakowski futbol. No załóż, pan tutaj, traktorek. To jest, słuchaj, ja nie wiem, czy ty znasz gościa. To jest najważniejsza persona. Słuchaj, kosić! I zobacz, on wszystko solo robi, wszystko solo, cały klub. Magellana piłki nożnej. To chyba jedyny klub w Polsce, że prezes... Pozdrow, bratę. To jedyny klub w Polsce, że prezes kosi trawę. Ty, ale zobacz, on po Chorwacji, ja myślałem, że on z chorwackiego, tylko rakije zna. Naga samety, czy jakoś... Łukaszku, żeby nie było, ja tu nie przychodzę z pustymi rączkami, bo my mamy dla ciebie tak. Słuchaj. I ofertę, i gadżety. Słuchaj, jestem bezrobotny, możemy coś podpisać. Jak to mówi Krzysiu Gajtkowski, prezes się pyta netto brutto. On mówi, obojętnie, co prezes pisze, biorę. Słuchaj, ale ty chciałeś, bo ty, ja słyszałem to, powiedziałeś, że ty chcesz, żeby było egzotycznie. Egzotycznie. Powiem ci, że mam wrażenie, że tak jak u Krzysia będzie egzotycznie, to nigdzie nie będziesz miał, także słuchaj. Egzotycznie nigdzie nie będzie lepiej. Koszuleczka? Powiem ci szczerze, że słyszałem, że ty tam mocno, wiesz, te kraje wschodu, Japonia, a tu u nas jest mała Japonia, nie? Japonia? 14. Myślę, że tutaj... 14. Bo dziewiątka jest zajęta była, wiesz? Dziewiątkę oddałem. Nie wróciła z jakiegoś wyjazdu. Trzymaj do zdjęcia tutaj, bo tutaj są... 14. Tyle co w Jordanii król strzelców miał, nie wiem czy kojarzysz. Brawo. Czyli dobrze, no? Czyli to nie ma lipy. Przygotowałeś się, ja myślałem, że ty tak na partyzantę podjechałeś, zabrałeś. Ty samochody, ja papiery, bo ja jestem w tym mocny, Łukaszku, nie ma kontrakt tu dużo punktów. Piekarski. Najważniejszy jest taki, że liczymy cię od strzelonych bramek, czyli nasz budżet ci nie uszczupli. Podpisuj. Czekaj, a nie ma... Nie ma ale im blanco. Sprawdź tylko, czy jest dwuletni, bo ty chciałeś dwuletni. Ale nie ma pieczątki. Musisz podpisywać im blanco. To tak jak w Arabii, inshallah. Inshallah lala. Także taka opowiem ci szczerze, tu słuchaj, będzie... ale czy ta kosiarka to się za starych czasów, czy ona też się zmieniła? Nie, Łukaszku, to jest ta, na którą się składaliśmy i tu też... Ale Krzysiu, powiem ci, że boisko trochę podupadło. Wiesz co, bo właśnie... No to, co jak byliśmy z górnikowaczem, nie chcieliśmy pogruzić kosiarki, bo miałeś przyjechać i nie mogłem kosić. No. I tutaj jest ten problem. Nie, wiesz co, mlecze będziemy teraz odchwaszczać i takie tematy i wózki od podlewania, ale pożyczyłem dla 100 milu, wiesz, muszę to odebrać. Także, nie chcą oddać, nie odbierałem telefonów, nie chcą oddać. Nie, no tak widzisz, jak widzisz. Dlatego klub egzotyczny. Liczymy na to, że aklimatyzacja będzie na poziomie takim, nie? Bo to my nie możemy, wiesz... Ja wchodzę z marszu. Wchodzisz z marszu. Tutaj ty, ale na dziewiątce mocny gość, nie? 8 bramek w rundzie, nie? Krzysztof Filipek, nie? No. Nie będzie łatwo prezesa posadzić. Słuchaj, ja to śledzę na Twitterze. Na dwie dziewiątki, zagrać. Na dwie dziewiątki. To jest modne, jest jedna... Ale dwie tempy nie mogą być. Musimy coś zmienić. No. Jakiegoś kraty jeszcze znajdziemy. Czekaj, jak jest sytuacja z dzikami? Jest okej, wiesz, tam mamy małą wyrwę, ale już nie chodzą, był ostrzał, wiesz co, tak? Był ostrzał mocny, chyba Łukasz, mi się wydaje w Olsztynie. Aktualnie najbardziej dziki w klubie jest prezes. No, dziki jest prezes, ale ty to wiesz tak co? Jak ten trener dziki, tak jest też, taki tam na YouTubie, ty, to są. Tak, dzita, co tam za wszystkim gada i o wszystkim wie, czyli taki typowy Polak, nie? Typowy Polak. Siedzi za ekranem i tam wali. Jak będą montować jakieś drogi i budować, to będzie mówił, że kurwa źle zbudowali, nie? Masz do kontraktu
3, ale to mailowo, do zatwierdzenia przez zarząd, 3 swoje. Do agenta zadzwonisz? A czekaj, bo ja zawsze pamiętam, jak byłem w tych takich młodych kategoriach, Krzysiu, byliśmy, to trzeba było 3 zdjęcia i tam zrobić badania lekarskie. To nie, to mam czy ja legitymację starą. I tego szejka wyślij koniecznie, to zdjęcie szejka dla Krzysia na maila. Ale to mi się podoba. Krzysztof Filipy, prezes zarządu, trener, zawodnik, keeper. Kurwa, to jest wszystkim. Czy tu zaznaczyłeś coś? Trzeba zaznaczyć. Wiesz co, bo to źli ludzie. To nie pasuje, my też samy, ale to szybko pasuje. To źli ludzie, to wilcy, wiesz, oni wbijaliby szpile, nie? Zazdroszą, chcieliby siąść na tym, na tego konika, nie? I na tym stoku. Grzeje. Ja mu planszę, czy te BMW chłodzi, on mówi grzeje. Grzeje. Ten fotel grzeje też. Nie, to jest kosiareczka, powiem ci szczerze, to jest top topów. Uwielbiam jej używać, nawet się teraz relaksować, bo mam nie obowiązków z racji tego, że już jakiś tam mam wiedzę i wiesz tutaj jak. Czy wy macie jakiegoś młodego, który się nadaje? Oj, mamy, jest okej. Okay, 100 mil nie podkrada? 100 mil? Czy nie może? To nie jest jedyny skórzany fotel w tym klubie, nie? Jeszcze zaraz do budynku pójdziemy, pokażemy ci, że ciepła woda bywa. Bywa, ale muszę poprosić pana, że ja, żeby bojler włączył. Także tu mamy Maciej. Słuchaj, ja pamiętam, jak tam się wchodziło do szatni, to wiesz, ręcznikiem nie, tylko przez co, wodę tam nie będziemy, i wychodzisz do domu. Tam nie będziemy śli, bo tam się nic nie zmieniło od tego momentu, jak stąd wyjechałeś. No, także tu się wiele nie zmieniło, to tylko... Ja, Krzysiu, my rozmawialiśmy w samochodzie. Ja na przykład nie rozumiem. Trawiaste, balon, sztuczne, że takie miasto nie może tego zrobić. No ale to 6 lat jest koncepcja, Łukasz, tylko że wiesz, no zawsze jest coś przyzwyczajenie, nie ma środków, nie ma możliwości. Koncepcja jest od 36 lat. Odkąd mama wojewódzki mi oddała na świat, tak jest koncepcja piłkarskiego środka, nie? Ty byś to zrobił balon i w zimę by każdy przejeżdżał z województwa. Wiesz co, i tak, ale zobacz, paradoks jest taki, że taki każdy mi tego zazdrości, bo ci akurat takie mój skoszona jest sucho, nie? Bo no 100 mil by chciał mieć takie. No, albo one no dojdą... No tak, 100 mil ma coś? Tam na bocznym, tak? Wiesz, no. Wiesz co, oni mają, myślę, no. Że nie jest aż tak, wiesz, aż tak tragicznie, w sensie takim, że już tam nie mają. Tylko to jest takie tułanie, wiesz, to jak nie masz swojego miejsca, swojej szatni, wiesz, swojej... jest przerażające, to jest miasto wojewódzkie, duży obręb, no nie, a dzieciaki, wiesz, latają po całym Olsztynie. My tu mamy o tyle fajnie, że wiesz, jak na Zatorzu, no ludzie miejscowi, lokalni, tu przychodzą, my mamy fajne... Pytał Łukasz, czemu te łapacze są takie tam zielone, niskie, te małe? Te zielone, a ja mówiłem, że wy wszystko dołem gracie, technika, więc nie ma potrzeby. Tiki-taka. I nie Stasza, i Buzkes. Piłka w górę wchodzi, teraz wtedy, wchodzi. Jak se Krzysiu z przewrotki chce uderzyć, wiesz, to na siebie podrzuca. Powiem ci szczerze, że ostatnio ktoś podniósł, to wiesz, szedłem, się obraziłem, nie? Musi być po ziemi. Nie, to akurat, wiesz co, tu chodziło tylko o płot, to nie jest chwytacz, nie? To czyli tylko to jest na dziki. Tak, bo to był problem, nie? I tutaj był największy... Czekaj, tu byłem na jakimś spotkaniu parę lat, byłem z tobą, tak tu? Coś byliśmy na jakimś, tutaj no. Byliśmy, coś było, wiesz, ktoś mi opowiada do dziki. No. Dlatego... Czy to nie było prosto ze Starego Miasta na przykład może? Nie. Z klubu 22 to nie. My już ze Starego nie wracaliśmy. To my ze Starego nie wracamy. A to jeszcze czasy klub 22, to wiesz. Tak, to... i wy jeszcze takie dinozaury, że dinozaury, jeszcze... słuchaj. Że teraz... jeszcze była 7 zł wjazd, a nie 30. Tak. I pula za ten. Ja teraz pierwszy raz od 10 lat. Pierwszy raz o ty, widzisz, tu wążę zawodnik. Do prezesa, wiesz, środki, nie? Dla mnie. Bo, a jak w torbach, jak w Turcji. To słuchaj, dobrze, w mówi, dobrze mówi poczekaj, Krzysiu. Obrę. Słuchaj, dobrze mówi Krzysiu. Ja teraz we Wrocławiu na miasto wyszedłem 30 zł bilet. Jak my wychodziliśmy, to było darmowe. No, no inflacja, wiesz, rozumiem. To jest podwyżka inflacyjna, nie? Także bo jak wy wchodziliście do klubu, to jeszcze się zwiększało, wiesz, poziom. Łukaszko, na ile zostajesz czasu? No na 2 lata, z tego co widziałem. No, 2 lata. A, 2 lata podpisaliśmy, bo jeszcze nie, bo jeszcze nie pisaliśmy. 4 dni, 4 dni. A, zobowiązuje się za wynagrodzenie. Mam tu kozaka 17? Tak? O. Gdzieś w Warszawie tam. Ale nacykasz punkcików? Nie wiem, bo nie wiem, czym się chce. Nie, roczny. To co, parafować na 2,24? Nie, parafuj. 2,30. Ty, a dopisaliśmy jakiś tam sprzęt, możesz, że wiesz co, żeby on potem... kilka funkcji jest możesz... wolnych, nie? A kiedy może odejść? W wolnej chwili. W wolnej chwili weźmy dopisze. Czyli gdyby się... Jak zacznie marudzić. Do dnia, to jest tak, dopiszemy, że do dnia 30 czerwca możesz jednostronnie odstąpić od tego kontraktu, jak znajdziesz coś lepszego. Ale pod warunkiem, że znajdziesz coś lepszego. Klauzura milion euro na boisko trawiaste. Jak znajdziesz coś lepszego, a że wielce prawdopodobne, że nic lepszego... Nie, w regionie myślę, że tutaj ogólnie na tej części Europy, nie? To jest ciężko od warmi znaleźć coś lepszego. Tak, może ja mam 3 Japończyków fajnych, wiesz? Tu, a on, się mówiłeś, że Japonia ci no właśnie, nie chcesz, żebyś chciał tam. To my mamy w drugą stronę możemy zrobić, tak zwany transfer. I jakieś sushi out. Gdzieś na... Jest, tak. Rafał zapraszamy do restauracji. Rafał Szweda. Restauracja Kinio. Wszystko jest lepsze. Wszystko ci jest starych klimatach 100 milu, nawet Rafał Szweda. Nie, Rafał Szweda, akurat staróweczka. Kinio. Restauracja Kinio. Ty bardziej miastowy, ja tak na umrzeżach, wiesz, ja staruch nie kończmy już to nagranie powoli. Idźmy coś zjeść. Napić się. Czekaj, czy to, a dobra, jak zawsze się podpisuje kontrakt, to warma bierze NIP,
Na rachuneczek na firmę? Jak jest kontrakt, wiesz, jak jest, są trzy osoby, że jest świadek, to nie musi być nawet spisany, bo jest świadek, to u mnie only cash. Koronny chyba. U mnie only cash. Wszystko będzie. Chyba jak Krzysiu powie, tak będzie, to chyba nie masz wątpliwości. Chyba Mati cash. Mati cash wczoraj rzeźbił tam solidnie, ale... A, dobrze, dobrze. No, ale tam walczyli dzielnie, nie? Słuchaj, tak, za szaliczek i koszulkę dziękuję. Proszę bardzo, no, trzeba będzie ją chyba podpisać, co? Tutaj, nie wiem, żebyś czy na turbo kozaka nie założyć. Tak. Ale taka malutka jakaś, wiesz? To ty, chyba... Ale no wziąłem dla ciebie mameczkę, bo ty szczupły jesteś całe życie, to tak sobie pomyślałem. Jak coś wymienimy, bo ja mam komplet taki wystawowy, nie? A myślałem, że specjalnie dla mnie robili. Wystawowy. No. Na gale jeszcze nie było. Wiesz co, to ale... macie tu? Nie, to jakiś tam stary, dlatego rozdaję, nie? Dzięki. Dobra. Ale zobacz tutaj, nasze kolorowe miasto też musi przyjrzeć. To co, rozumiem, że do budynku klubowego już poza kamerami. Tak, Olu, tak. Możecie, zapraszamy. Możecie. Tak się Ola? Ola, no, trenerka to jest. Jego trenera żona. Kapusta, Dasia. A, brawo. No. Czy Duda, czyli pogrzebiony z prezydentem, jakieś tam układziki. Coś można powiedzieć. Tutaj. Krzysiu, słuchaj, tak, to co? Chowamy, zabieramy. Do szafy. Nie wiem, czy jest trzyosobowy, czy my się przejdziemy do budynku klubowego, jeszcze w barek prezesa. Przejdziemy się, ale ja czy muszę odjechać, bo niestety tutaj zostawić coś na moment jest niebezpieczne. Nie, mimo płotu. To ta dzielnica. To jest ten rejon Polski, gdzie musimy uważać. Myślisz, żeby zabrali? Ty, no nam traktor przecież ukradli na wejściu, jak przejąłem klub, nie? I to drugiej w nocy wyjechali traktorem z garażu, nie? Nie wiem, jak to zrobili, bo nikt nie umiał go odpalić, nie wiem, ale dobra, nie? Łukasz. Może go przyczepili. My jeszcze mamy jedną rzecz, no. No, idziemy tam się testować. Tak, no. Jest Sahara. Tam grzecznie, nie? Bo to jest jedyne, to jest bardzo mocne źródło dochodu mojego klubu. Tam wystawia się cyrk. A co tam jest? Jakiś bazarek? Ten bazarek taki... jest bardzo świetny bazarek. Czyli jak pada, głowa bezpieczna. Tak, tak, ale można tam wszystko kupić, myślę, że nawet granat, nie? Także w tych czasach to jest bardzo, bardzo. Bitcoiny bardzo... widziałem też można nabyć, nie wiem w jakim. A to mój nowy najemca powierzchni reklamowej. Już bitcoiny to są stare. Tylko myślę, że po tej spadku Luny to zaraz będzie rozwijał. Słuchaj, nie? Teraz bitcoiny to jest stara rzecz, teraz NFT, przyjacielu. A nie, to się skończy. Zaczęło się już skończyć. Jeszcze nowego jest? No, nie zdążyłem się jeszcze zapoznać z tematem, a już ja jestem... Ja powoli wchodzę w NFT w armii, nie? Myślę, że niedługo będzie ten taki, nie? Skrypt, czy tam jak to się mówi. To rób teraz, ty gościa. No, szejka, pierwszego szejka. Ja na nie w armii, nie? Piąteczka, dziękuję wam panowie. Dzwonimy się. Słuchaj, wezmę ten kontakt. To jest lepszy prezes niż Sławek Stępniewski, kasztan. No. Myślę, że dzisiaj od 18 do 22 jestem na sterówce, myślę, że... Będziemy. Młody, mamy komóreczki. Ja mam dzisiaj spotkanie. No, słuchaj, on ma służbowo, ja płacę. Nie, ja służbowo nie mam, nie? Ale zapłaci możesz. U Krzysia wszystkie spotkania są służbowe, nie? Czekaj, poczekajmy, aż odjedzie. Czy... Tak, myślę, że pewno czekajcie, bo to nie może, wiesz, trawa w oczy wchodzi. To gogle są specjalne. Nie, wiesz, na dzisiaj kupiłem z racji kręcenia tematu. Z racji dobrej pogody. Na BP za 12 zł. Ale będę mówił, że Prady, nie? Uważaj na trenerkę Ole, żebyś tu nie przejechał. Tu się nic nie zmienia, loża się dalej. To Tomek, ty powinieneś kojarzyć Roberta. No, Robert się z nami wychował. Zapalił. Mazarody i ile? 190 koni. Krzysiu, ale felgę to byś jakoś założył. Wiesz, właśnie jadę do mechanika, będzie mi ją robił, bo trzeba opętrować tam. Słuchaj, już. My idziemy tam? Tak. Zobacz, tutaj ktoś się schodzi. Czyli jest jakiś trening. Ale ty czekasz, aż w końcu zobaczysz jakąś grupę, nie, przynajmniej czekam, z 25 chłopców, żeby wiesz. Chciałbym zobaczyć naprawdę fajne boisko jakieś dla tych młodych, żeby sobie potrenowali. No. Choć to i tak jest, porównując do betonu, do warszawskiej, to jest no camp. Myślę, że Messi nie miałby problemu tutaj z prowadzeniem piłki. No wiesz, to jest twardo. Może, jest, myślę, że twardo nie widział jest tych rodzajów kwiatków, ale... To wiesz, kwiatki to są... Słuchaj, no ale oni myśleli, wiesz, ja lata lecą, oni mi taką emeczkę dali, wiesz. Ja wiem, że teraz jest wszystko w modzie slim, ale... Nie, ja myślę, że ale 14 tak numerek wybrnąłeś. Sobie poradzisz. Wybrnąłeś. Czekaj, czy my tu przeskakujemy? Próbujemy. Tylko ty, żeby kontraktu, wiesz, nie upuścił, nie? Trzymaj. O, koszulka by spadła, a biała coś by się pobrudziła, wiesz. Słuchaj, dla młodych takie granie tutaj idealne, no. I zobacz, i tutaj, a co to jakieś... Łukasz, niejedną długość na tym boisku przebiegłeś, ale dzisiaj będziemy w innej formie cię testować. 105 metrów, długość boiska, strefy jak strefa out. A, dostajesz... pierwsza strefa bez ryzyka, jak to mówili trenerzy, druga, trzecia można zaryzykować, dokładnie. Trzecia
Dowolność. Piotrek Skiba miał 100 koni więcej, ale myślę, że ty w tym nierównym terenie, bo on po równej nawierzchni, jeszcze dasz radę z nim powalczyć. Czy mierzymy dostajesz tak? pytanie? A, to odpowiadasz dobrze? Odpowiedzi. Jedziesz do następnej strefy, stajesz, dobra, dostajesz następne pytanie. I jedziemy dalej. Jak źle odpowiesz? Mam nadzieję, że tak nie będzie. To czekasz na następne dobrze, pytanie. Dobrze, że nie muszę cofać. Nie musisz, nie cofamy, ale nie okay. możesz jechać dalej, nie? Więc... Pozwól, że sobie tutaj, że zaczynałem jako małolat. Boisko na wyglądało szyję. Prawie tak samo, tylko tego tam baraczku małego nie było z dachem. Założę szaliczek, żeby czuć się pewniej i mam nadzieję, że dam radę. Powodzenia. Dzięki wielkie. 3, 2, 1, start. Pierwszy ekstraklasowy zespół Łukasza Gikiewicza to... Śląsk, Polonia Bytom. Dobrze jedziesz. Ile koni mechanicznych ma auto, które właśnie prowadzisz? 190. Jedziesz! Ile goli strzeliłeś, gdy zostałeś królem strzelców Ligi Jordańskiej? 14! Jedziesz! Na jakiej ulicy znajdują się kompleksy piłkarskie w Armii Olsztyn? Sybiraków! Jedziesz! W którym sezonie ze Śląskiem Wrocław zdobyłeś Mistrzostwo Polski? 2012! Jestem! Brawo! Łukasz, czas 43 sekundy, według mnie rewelacyjny jak na słuchaj, warunki. Mogło być lepiej, bo tutaj Polonia Bytom Śląsk Wrocław mnie trochę wyprowadził z równowagi, nie wiedziałem co, przeczekałem, wiesz, to był jak taki... Jak przy tym karnym, ten tak. Naskok ten. Robert Lewandowski i te dwie sekundy zabrakło, tak, do piórka Skiby, ale jest okej. Okay. Chciałbym, żebyśmy podtrzymali tradycję giftów i żebyś mi się podpisał na koszulce, koszulkę zostawimy, będzie... Słuchaj, ja wam wyślę jeszcze z Indii, nieliczni mają, więc i wy będziecie mieli. Super. Prośba o wracam podpis. Wracam niedługo, więc ze Splitu. I co? Tylko mi tu tak, wiesz, naciągnij, żebyśmy... Weź mi tak złap, ja tu podpiszę najpierw Łukasz Giki. Ja, wiesz, ja tam... Osiągnięcia sportowe zero, ale mówili, że dograć... Kto dograć, zero? Ja, to dograć coś tam potrafiłem, to... Słuchaj. Nie jak Sebek Mila, ale... Nie jak Sebek Mila, ale jest. Ale w miarę nie. Słuchaj, pokazujemy, jest podpisana. Jest oryginał, szyty w Chinach. W Armii Olsztyn. Słuchaj, 14, numer 14, zapamiętajcie, 14 bramek w jednym sezonie. Na zakończenie, nie? 22 spotkania, 14 bramek. To nie jak Polska Ekstraklasa, żeby zaraz mnie nie hejtowali, że 38. Średnia jest lepsza niż w tym. Dzięki Indii, jeszcze raz. Z Indii wyślę, jak będą. Będą dwie. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy.